Szanowni Państwo, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w Ratuszu Głównego Miasta. To już przedostatnie spotkanie z cyklu Gdańskich Debat Obywatelskich, zorganizowanych w związku z obchodami stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, które powoli, tak jak mówiłem, zbliżają się do końca. Dzisiaj mamy szczególnych gości. Jest wśród nas pan prezydent miasta Gdańska, pan Paweł Adamowicz. Witamy bardzo serdecznie. Jest również profesor Stefan Chwin. I redaktor Jerzy Sosnowski, któremu oddaję głos. Proszę Państwa, przedostatnie spotkanie, a zatem i przedostatni odcinek mojej samozwańczej antologii na stulecie niepodległości. Dziś fragment znanego wiersza Czesława Miłosza. Moja wierna mowo, służyłem Tobie. Co noc stawiałem przed Tobą miseczki z kolorami, żebyś miała i brzozę, i konika polnego, i gila zachowanych w mojej pamięci. Trwało to dużo lat. Byłaś moją ojczyzną, bo zabrakło innej. Myślałem, że będziesz także pośredniczką pomiędzy mną i dobrymi ludźmi. Choćby ich było 20, 10, albo nie urodzili się jeszcze. Teraz przyznaję się do zwątpienia. Moja wierna mowo, może to jednak ja muszę Ciebie ratować, więc będę dalej stawiać przed Tobą miseczki z kolorami, jasnymi i czystymi, jeżeli to możliwe. Bo w nieszczęściu potrzebny jest jakiś ład czy piękno. Proszę Państwa, zdaję sobie sprawę, że przedstawienie Stefana Chwina w ogóle, a zwłaszcza w Gdańsku, to no, taka czynność nieco surrealistyczna, ale żeby nie mieć poczucia, że nie wypełniam obowiązków gospodarza, więc dla porządku, powieściopisarz, historyk literatury, eseista i krytyk literacki, autor między innymi powieści Srebrzysko, Żona prezydenta, Ester, Hahnemann. Temat wykładu dzisiejszego, dziedzictwo i nowoczesność, Polska i Polacy 1918-2018. Po wykładzie, jak zawsze, rozmowa, w trzeciej części pytania od publiczności. Panie profesorze, oddaję Panu głos. No może się uda. Nie, nie uda się. Troszkę tu jest ciemno i dlatego. Muzeum. No, rozumiem to. Rozumiem to. Proszę Państwa, będę występował tutaj w dwóch rolach, tak jak zawsze występuję w dwóch rolach. Z jednej strony jako profesor uniwersytetu, ale też właśnie jako pisarz. Więc to, co Państwu przedstawię, będzie właśnie z tych dwóch perspektyw prowadzone. Moje pokolenie, dobrze to pamiętam, myślało o Polsce niepodległej z lat 1918-1939 jak o raju utraconym. Skoro komuniści bili w nią bez litości, musiała to być dobra Polska, która powinna ogrodzić się z popiołów. Tamta Polska świeciła nam zza horyzontu historii tęczą nieskazitelnego piękna odzyskanej, a potem boleśnie utraconej wolności. A Państwo? Czy Państwo dzisiaj chcieliby żyć w tamtej Polsce? Polsce niepodległej, która wyłoniła się z zaborczego niebytu w 1918 roku, trwała zaledwie 20 lat, a potem została zmieciona z powierzchni ziemi w ciągu parunastu dni września 1939 roku. Bo w końcu chodzi o takie właśnie pytanie.
a nie o jakieś aptekarskie wyważanie, co było w Polsce międzywojennej dobre, a co złe. W której więc Polsce państwo woleliby żyć? Dzisiaj? W tamtej czy w obecnej? Polska z dwudziestolecia, cokolwiek byśmy złego o niej powiedzieli, nie wyglądała najgorzej na tle państw europejskich tamtego okresu. Udało się dokonać paru wielkich rzeczy. Przede wszystkim zjednoczyć ziemie rozebrane, co nie było sprawą łatwą, a także ustabilizować granice państwa. Już w roku 1918, bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości, Polska pięknie określiła się jako państwo demokracji parlamentarnej, co wówczas wcale nie było takie oczywiste. I mimo wszystko pozostała takim państwem do września 1939 roku. Chociaż Polacy jako poddani państw niedemokratycznych nie mieli, może poza obywatelami zaboru austriackiego, doświadczenia w praktykowaniu demokracji. 8-godzinny dzień pracy, a i prawa dla kobiet, które od razu udało się wprowadzić, też było czymś nie do pogardzenia. Także dla kultury polskiej tamten czas był złotą epoką. Literatura polska, która wtedy powstała, wciąż pozostaje nie do przeskoczenia. A gdzie indziej? Na Węgrzech dyktatura Hortiego, w Hiszpanii Primo de Rivera, w Portugalii Salazara, w Bułgarii Aleksandra Cancowa, na Litwie Augustinasa Woldemarasa, w Niemczech Hitlera, w Rosji Stalina, we Włoszech Mussoliniego, w Rumunii Żelazna Gwardia, w Chorwacji Ustasze, w Słowacji ksiądz Tiso. Piękna panorama. Wszystko to prawda i zapominać o tym nie należy. Niemniej wyjście z niewoli w 1918 roku stało się także szansą dla tych Polaków, którzy skorzystali z odzyskanej wolności w sposób dość brutalny. Na pytanie, po co nareszcie mamy niepodległość? Ich odpowiedź brzmiała, ażeby obcy nie przeszkadzali nam rozprawić się z naszymi przeciwnikami politycznymi. Już w nocy z 4 na 5 stycznia 1919 roku, zaledwie 2 miesiące po odzyskaniu niepodległości, polscy prawicowcy urządzili w Warszawie zamach stanu. Po prostu pułkownik Marian Januszajtis-Żegota oraz książę Eustachy Sapieha ogłosili, że przejmują władzę w Polsce. Spróbujmy sobie wyobrazić, jakby coś takiego wyglądało dzisiaj. Jedna grupa zamachowców z karabinami zajmuje Ratusz Warszawski. Druga grupa aresztuje jako zakładników ministrów polskiego rządu i samego premiera RP Moraczewskiego. A trzecia grupa usiłuje w Belwederze steroryzować bagnetami Józefa Piłsudskiego. Chcielibyście państwo żyć w takiej Polsce? Zamachowcy skapitulowali bez walki. Piłsudski nie miał zamiaru robić z nich męczenników, więc tylko ich wymyślał i puścił wolno. Nie ponieśli żadnej kary. Większość oficerów, którzy brali udział w zamachu, nie została nawet usunięta z armii. Eustachy Sapieha został mianowany ambasadorem w Anglii. Pułkownik Januszajtis walczył później jako oficer Wojska Polskiego w wojnie 1920 roku. 4 lata po odzyskaniu niepodległości, w grudniu 1922 roku, Gabriel Narutowicz, jako kandydat Partii Ludowej PSL Wyzwolenie, został wybrany na pierwszego prezydenta Polski głosami lewicy i mniejszości narodowych. Chociaż
kandydat prawicy, Maurycy Mochnacki, miał dużo większe poparcie zarówno w Sejmie, jak i w polskim społeczeństwie, którego znaczna część żądała usunięcia Narutowicza jako człowieka niewierzącego, masona i pachołka żydowskiego. Gdy 16 grudnia 1922 roku w warszawskiej Zachęcie Eligiusz Niewiadomski zabił prezydenta RP trzema strzałami z hiszpańskiego Browninga prosto w plecy, krwawego odwetu na prawicy chciała od razu dokonać grupa oficerów związanych z Piłsudskim. Mieli już gotowe listy, kogo trzeba zamordować. Na co jednak Piłsudski nie zezwolił. Na procesie Niewiadomski oświadczył, że zabił prezydenta dla dobra Polski. W jego wielkim pogrzebie na cmentarzu Powązkowskim wzięło udział około 10 tysięcy polskich katolików wpatrzonych w zbrodniarza jak w obraz. Piękna chwila. Chcielibyście Państwo żyć w takiej Polsce? Już podczas demonstracji przeciwko Narutowiczowi, poprzedzającej zamach, tłumy Polaków poszły pod poselstwo włoskie, wołając: niech żyje Mussolini. Na łamach Myśli Narodowej i Gazety Warszawskiej, pism Stronnictwa Narodowego, wyrażano zachwyt, że Włosi nareszcie zrobili porządek z sejmokracją. Roman Dmowski pisał: gdybyśmy byli podobni do dzisiejszych Włoch, gdybyśmy mieli taką organizację jak faszyzm, gdybyśmy mieli wreszcie Mussoliniego, największego niewątpliwie człowieka w dzisiejszej Europie, niczego więcej nie byłoby nam trzeba. Nawet w środowisku liberalno-demokratycznym takie stanowisko zajmował na przykład Władysław Sikorski. Przez jakiś czas widziano we włoskim faszyzmie ruch odnowy moralnej, zdrowia i ożywczej energii państwowotwórczej. Ale zachwyt dla faszyzmu włoskiego wyrażała także część polskich środowisk katolickich. Po traktatach laterańskich, kiedy to doszło do porozumienia między Mussolinim a papieżem, faszyzm jako ruch prawdziwie katolicki przedstawiał na przykład ksiądz Jan Piwowarczyk, nie mówiąc już o księdzu Stanisławie Trzeciaku. W roku 1926 ksiądz Zygmunt Łuczycki napisał broszurę „Jak wyobrażam sobie faszyzm polski”. Że w innych krajach było podobnie? Tylko co z tego? Chcielibyście Państwo żyć w takiej Polsce? Jasne, że niepodległość, nawet najułomniejsza, jest lepsza, niż gdyby jej nie było. I czcić ją należy na wszelkie sposoby. Ale jak tu się w pełni nią cieszyć, jeśli byli i są Polacy, którzy sprawę stawiali i stawiają jasno. Mamy niepodległość po to, by nam obcy nie przeszkadzali w odbieraniu Polakom wolności. Po 1918 roku tak się właśnie stało. Przyczyny tego były rozmaite. Mało kto chce pamiętać, że władze po roku 1926 i to na najwyższych stanowiskach państwowych zagarnęła i trzymała w garści do 1939 roku spora grupa polityków, byłych polskich terrorystów, którzy ukształtowali swoją mentalność w kierowanej przez Józefa Piłsudskiego terrorystycznej organizacji bojowej PPS, która dzisiaj z całą pewnością trafiłaby do rejestrów CIA i FBI. Jeden przykład. Późniejszy prezydent III RP, Ignacy Mościcki, własnoręcznie projektował i skręcał bomby. W roku 1891 zamierzał, jako terrorysta samobójca, obwiązany ładunkami dynamitu, wysadzić się w powietrze, i to podczas uroczystego nabożeństwa w warszawskiej cerkwi
w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, żeby pozabijać tam modlących się Rosjan, przede wszystkim generała gubernatora Józefa Hurko oraz towarzyszących mu urzędników. Walery Sławek, lider grupy pułkowników, jeden z najbliższych współpracowników Piłsudskiego, przez jakiś czas typowany na jego następcę, miał okaleczoną twarz i oberwane palce, bo wybuchła mu w rękach bomba, którą zrzucił w terrorystycznym zamachu. Tylko człowiek naiwny może sądzić, że bycie przez kilka lat czynnym terrorystą i konspiratorem nie zostawia śladów w psychice. Organizacja terrorystyczna PPS-u, którą Piłsudski kierował, działała poza wszelką kontrolą społeczną, jak wszystkie zresztą organizacje tego typu. I w niej, i potem w Legionach, obowiązywała zasada organizacyjnej hierarchii, rozkazu i posłuszeństwa. Nic dziwnego, że ludzie Piłsudskiego, którzy przeszli przez taką tresurę, nie mieli żadnej sympatii dla idei demokratycznego państwa prawa. Któraż to zresztą z organizacji terrorystycznych uczy swoich członków czułego szacunku dla przestrzegania skomplikowanych procedur demokratycznych. Piłsudski bardzo kochał Polskę i bardzo pogardzał Polakami, których długo uważał za niezdolnych do aktywnej walki o niepodległość. Swoją wielką karierę państwową rozpoczął bez żadnych skrupułów od patriotycznego kłamstwa, oświadczając na spotkaniu stronnic niepodległościowych w Krakowie, że został mianowany komendantem Wojska Polskiego przez tajny rząd narodowy. Tyle tylko, że drobiazg, żaden taki rząd nie istniał. Co nie przeszkadzało mu wcale, psychikę jego obozu politycznego, antydemokratyczną mentalność patriotycznej kasty uformowała trauma kielecka, kiedy to w 1914 roku po wkroczeniu legionów do Królestwa Polskiego okazało się, że naród polski wcale nie ma ochoty pod wodzą komendanta iść z szablami na Rosję. Piłsudski nigdy tego nie zapomniał Polakom. Do końca życia uważał naród polski za nieuformowaną, uśpioną bryłę gliny, z której dopiero żelaznymi rękami trzeba ulepić naród prawdziwy. Ludzie Piłsudskiego uważali siebie za samotną garstkę straceńców, której nie rozumie bierne społeczeństwo polskie, tchórzliwe i spodlone, pogodzone z życiem w niewoli. I to pozostało im do końca. Wyraźny antydemokratyczny rys obecny był już w pieśni Legionów, którą Polacy się zachwycają, nie wsłuchując się uważnie w jej prawdziwą treść. Zamach majowy zawarty był już w pierwszych słowach. My, pierwsza brygada. Ducha obozu legionowego ukształtował wbijający ich w dumę kompleks odrzucenia i osamotnienia w walce o niepodległość. Legioniści czuli się związani nie tyle z realnym narodem polskim, ile z narodem wyobrażonym, którego ucieleśnieniem był dla nich charyzmatyczny wódz, jako jedyny właściwy, prawdziwy Polak, który ma prawo decydować za naród, bo większość Polaków to nieprawdziwi Polacy gorszego sortu, z których Polaków trzeba dopiero zrobić. Zresztą nie tylko ludzie Piłsudskiego tak myśleli. Mentalność obozu Wielkiej Polski czy ONR-u była podobna. My jesteśmy elitą narodu i mamy prawo prowadzić naród tam, gdzie uważamy za stosowne. I do tego szantaż. Albo uznacie nasze rządy, rządy czystej moralnie jak łza patriotycznej elity, albo przyjdzie komunizm i was zje,
Skąd my to znamy? Są dzisiaj w Polsce nieprzytomni ludzie, którzy zarzucają Piłsudskiemu, że po zamachu majowym nie został polskim generałem Franco, czy nawet, jeszcze lepiej, Pinochetem, tylko dyktatorem został częściowo. Cóż to jednak za przyjemność żyć w Polsce, w której po jednej stronie dość obrzydliwa sanacja, po drugiej stronie dość paskudna endecja, z lewej komuniści, po prawej ONR-owcy, getto ławkowe, strajki chłopskie i bezsilna, zbita po pysku opozycja, a demokratyczne państwo prawa ledwie dycha, trzymane za gardło przez rząd oficerów w butach z cholewami, z pistoletem u pasa. Chcielibyście państwo żyć w takiej Polsce? Najpiękniejsza chwila w dwudziestoleciu, tak jak ja ją widzę, to moment, kiedy trzymający władzę pułkownicy nie zdecydowali się rozpędzić bagnetami Sejmu Rzeczpospolitej, chociaż mogli to zrobić w każdej chwili, a czasem mocno się nawet na to zanosiło. Na przykład 31 października 1929 roku, gdy parlament miał rozpatrywać fatalnie niewygodną dla sanacji sprawę ministra Gabriela Czechowicza, który z kasy państwowej, po prostu bez zgody Zgromadzenia Narodowego, wziął na agitację wyborczą obozu marszałka 8 milionów złotych. Około godziny 16 na ulicy Wiejskiej pojawił się tłum oficerów Wojska Polskiego z szablami i rewolwerami u pasa, po czym zaczął się wciskać przemocą do gmachu Sejmu. W pobliżu izby posiedzeń zgromadziło się około 100 mundurowych, którzy mieli w nosie wszelkie wezwania Straży Marszałkowskiej, by opuścili budynek. Kiedy do Sejmu przybył Piłsudski, marszałek Sejmu Ignacy Daszyński oświadczył, że pod bagnetami, karabinami i szablami izby ustawodawczej nie otworzy, co Piłsudskiego doprowadziło do furii. Ale, cud prawdziwy, po paru minutach marszałek wycofał się z akcji, chociaż mógł zrobić wszystko. Jedną grupą oficerów dowodził pułkownik Kostek Biernacki, drugą pułkownik Dojan Surówka, a całością wcześniej opracowanego logistycznie przedsięwzięcia kierował ówczesny komendant miasta, pułkownik Wieniawa Długoszewski. Piękny widok wolnych Polaków korzystających z wolności. I do tego malowniczy szczegół. Kiedy jeden z wysokich dygnitarzy sanacji, wtajemniczony w akcję, radził Januszowi Radziwiłłowi, by wziął ze sobą rewolwer, bo w Sejmie może dojść do incydentów, książę uznał, że nie godzi się przychodzić do parlamentu z rewolwerem. Zaopatrzył się więc w kastet. Ach, zobaczyć to na własne oczy. Szkoda, że wtedy nie było TVN-u. Chcielibyście państwo żyć w takiej Polsce? Oczywiście nie ma co demonizować Piłsudskiego. Nie on jeden uważał naród polski za nieuformowaną bryłę gliny. Podobnie o realnym narodzie polskim myślał Dmowski, który z Polaków realnych chciał zrobić Polaków stuprocentowych. Piłsudski jednak nie szczuł Polaków na Żydów, Ukraińców, Niemców, gejów, lesbijki, sędziów, inteligencję, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, chociaż dla parlamentaryzmu miał szczerą pogardę, a opozycję traktował w bandyckim stylu, wsadzając posłów do Berezy Kartuskiej, gdzie byli bici i torturowani. Jeden przykład jego pięknego oddziaływania. Napad uzbrojonych oficerów polskich, obwieszonych orderami, na redakcję dziennika Wileńskiego, podczas którego na osobisty rozkaz generała Wojska Polskiego Stefana Dąb-Biernackiego
pobito kolbami pistoletów i kopano w głowę oficerskimi butami Aleksandra Zwierzyńskiego, profesora Stanisława Cywińskiego, Zygmunta Fedorowicza oraz, jak twierdzą niektórzy, Zofię Kownacką, zresztą endeków. Oficerowie, którzy za ironiczną krytykę Piłsudskiego skatowali dziennikarzy, nie ponieśli żadnej kary. Zamiast tego aresztowano i postawiono przed sądem ofiary napadu. W czasie procesu Sejm pospiesznie przyjął ustawę, na mocy której za krytykowanie Piłsudskiego można było dostać 5 lat więzienia. Chcielibyście Państwo żyć w takiej Polsce? Ciekawe, czy ci, którzy uważają, że to wszystko marginesowe fakty z czasów II niepodległości, których nie ma potrzeby wyolbrzymiać, to samo by powiedzieli, gdyby im się coś takiego przytrafiło osobiście. To niewątpliwie najciemniejsza strona naszej odzyskanej wolności i żaden tam nieistotny margines. Ciekawe też, czy gdyby w 1926 roku do władzy doszła nie sanacja, tylko endecja, czy Sejm przyjąłby ustawę, na mocy której można by było wsadzić człowieka do więzienia na 5 lat za krytykowanie pana Romana Dmowskiego. Polacy gotowi są dzisiaj wybaczyć Piłsudskiemu wszystko, bo jak chcą wierzyć, jako jedyny w dziejach uratował w 1920 roku Polskę przed Rosją. Że uratował, pewne to nie jest. Część historyków uważa, że dużo większe zasługi położył tu generał Rozwadowski, któremu Wiktorię Warszawską z sierpnia 1920 roku Piłsudski po prostu bezczelnie ukradł, strojąc się zręcznie w szaty zbawcy narodu, co trzeba przyznać, robił świetnie. Sanacja miała bardzo dobry PR. Potem zaś bez żadnych skrupułów wykorzystała polską szkołę do wbijania Polakom do głowy kultu marszałka, który demokracji parlamentarnej prawdziwie nie cierpiał, a polską konstytucję miał za świstek brudnego papieru. Jak mu się w Polsce przestało podobać, wyprowadził na ulicę miasta polskich żołnierzy i kazał im strzelać do polskich żołnierzy. Tak, po prostu kazał strzelać polskiemu wojsku, nie tylko do polskiego wojska, ale też faktycznie do prezydenta i premiera RP, których przepędził bagnetami z Sejmu i Belwederu. 8 lat po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, nie pełniący żadnych urzędów państwowych, oficer polskiej armii zgarnął wokół siebie grupę legionowych kumpli i rozpędził legalną, konstytucyjną władzę na 4 wiatry. A sporo Polaków jeszcze biła mu brawo i bije do dzisiaj. Piękne chwile. Coś podobnego nie zdarzyło się na szczęście po roku 1989. Rządy się zmieniały. Respektowano jednak wyniki wyborów. Piłsudski wypiął się na jakieś tam wybory, bo wiedział, że je przegra, tylko przystawił prezydentowi i premierowi Polski pistolet do głowy. W Warszawie wybuchła najprawdziwsza wojna domowa. 400 zabitych, ponad 1000 rannych. Żołnierze i cywile. Straty podczas stanu wojennego z 1981 roku, około 100 zabitych, to przy tym kaszka z mlekiem. Ilekroć myślę o zamachu majowym, tylekroć stają mi przed oczyma polscy generałowie, oficerowie, żołnierze i urzędnicy państwowi, których Piłsudski postawił przed podłym dylematem. Czy stanąć po stronie konstytucji i legalnej władzy wybranej w demokratycznych wyborach? Czy raczej po stronie twardego, bezwzględnego człowieka, który konstytucję miał gdzieś i 8 lat po odzyskaniu niepodległości kazał Polakom strzelać do Polaków, zapewniając, że robi to dla dobra Polski?
ciekawe, po której stronie stanęlibyście państwo, po stronie konstytucyjnego Witosa i Wojciechowskiego, czy mającego za nic wąsatego ziuka z pistoletem w dłoni. I co by się z państwem stało później? Bo wielu oficerów, którzy stanęli w obronie konstytucji przeciw Piłsudskiemu, Piłsudski wspaniałomyślnie darował winę, ale z niektórymi oprzeć się okropnie. Wystarczy wspomnieć straszną historię generałów Zagórskiego czy Rozwadowskiego. Ciekawe też, że kardynał Kakowski udzielił apostolskiego poparcia człowiekowi z Sulejówka i jego marionetce, premierowi Bartlowi, co zresztą podzieliło polski episkopat i wzburzyło Endecję. Liczni polscy księża odprawiali nabożeństwa przeciwko Piłsudskiemu i ku czci Stronnictwa Narodowego. Dość istotna kwestia terminologiczna. Jak właściwie nazwać kogoś, kto dopuszczając się jawnego przestępstwa depcze polską konstytucję, jak zapewnia dla dobra Polski i każe strzelać wojsku polskiemu do polskiego wojska, żeby przepędzić z Belwederu legalnie wybranego prezydenta Polaków, który mu się nie podoba? Jak to mówił Adolf Hitler, zwycięzców nikt nie sądzi. I pomyśleć, że napaść Piłsudskiego na konstytucyjną władzę jeszcze zalegalizował w parę godzin stojący na straży konstytucji polski Sejm, nie zdając sobie sprawy z tego, co robi i w co się pakuje. Endecy nazywali Piłsudskiego i jego ludzi bandytami z PPS-u. Ale gdyby w 1926 roku władzę objęła nie sanacja, tylko endecja, robiłaby to samo, co oni, a może nawet coś gorszego, bo każdy endek, nawet najbardziej ucywilizowany, ma w sobie gen ONR-owski, który uaktywni się wcześniej czy później. Piłsudski wierzył, że jak żelazną ręką chwyci Polaków za twarz i będzie pomiatał sejmową opozycją, to Polska powstanie z kolan, rozkwitnie, stanie się mocarstwem regionalnym, zbuduje gmach Międzymorza i da sobie radę z sąsiednimi potęgami. Co jakiś czas w Polsce ktoś wpada na podobne pomysły. Na przykład Dmowski, który zapewniał, jak popędzimy Żydów i Ukraińców, to rozkwitniemy. Tymczasem wprowadzenie rządów autorytarnych w czasach drugiej niepodległości nie dało Polsce nic. Przynajmniej w sprawie najważniejszej. Polska powstająca z kolan i trzymana żelazną ręką za twarz nie stała się żadną potęgą regionalną. Zresztą, dobry Boże, obojętne, czy rządziłby u nas autorytarny Piłsudski, czy załóżmy liberalno-demokratyczny prezydent wszystkich Polaków Antoni Słonimski, czy nawet stuprocentowo narodowy Dmowski, i tak byśmy w 1939 roku przepadli. Nie mieliśmy żadnych szans, najmniejszych. Więc cała ta autorytarna niby reforma Polski z lat 1926-1939 była psu na budę. Pokaleczyła tylko sporą liczbę wartościowych Polaków, którym się przy okazji mocno oberwało. Między innymi od sławnego Kostka Biernackiego. Z zamachem majowym ten kłopot, że gdyby zamachu majowego nie było, Prawo i Sprawiedliwość rządziłoby Polską od roku 1926, a nawet od 1922 do dzisiaj, oczywiście gdyby nie było II wojny światowej. Piłsudski zrobił swój zamach przeciwko endecji, a Prawo i Sprawiedliwość jest spadkobiercą endecji, nawet jeśli w paru istotnych punktach od endecji się różni i hucznie się na samego Piłsudskiego powołuje. Przejęciu władzy przez endecję zapobiegły także
późniejsze wyborcze krętactwa, matactwa i jawne nadużycia ludzi marszałka, bo endecja, ściśle mentalność endecka, była w polskim społeczeństwie dużo mocniej osadzona niż mentalność piłsudczykowska, czyli liberalno-demokratyczna. Wyraźnie wspierał ją Kościół katolicki i to się nie zmieniło do 1939 roku. Chociaż obóz Piłsudskiego miał sojusznika o dużej sile rażenia, który wpływał na część polskiego społeczeństwa. Mam na myśli środowisko Wiadomości Literackich Mieczysława Grydzewskiego i czytelników oczywiście tego pisma. Środowisko, które po części miało podobną wizję Polski co marszałek. Po części. Bo środowisko to podzieliło się, gdy Piłsudski brutalnie uderzył w opozycję. Sprawa Brzeska i Bereza Kartuska skłóciły Tuwima i Słonimskiego z Wierzyńskim i Lechoniem. Program kulturalny Wiadomości w paru punktach spotykał się z myśleniem Ziuka, w paru jednak wyraźnie rozmijał. Podobała się skamandrytom wielonarodowa, wieloreligijna Rzeczpospolita, podobnie jak stosunek Piłsudskiego do Żydów czy jego idea federacyjna. Ale liberalno-demokratyczne sympatie proeuropejskie już ich od niego oddalały. O Europie Piłsudski myślał bardzo źle. Był wobec niej nieufny, podejrzliwy, a nawet pogardliwy. Nie wiem, czy tutaj można zacytować marszałka. No więc właśnie, wszyscy Państwo są pełnoletni, rozumiem, tak? Dobrze. Więc tutaj Państwu teraz zacytuję opinię marszałka. To jest fragment notatnika Kazimierza Świtalskiego. Komendant uważa za bezsensowne wdawanie się Polski zbyt skwapliwie w stosunki zagraniczne zachodnie. Dlatego, ponieważ tam nic innego nie może nas czekać, jak tylko włażenie Zachodowi w dupę. Przepraszam Państwa za cytat. Wiadomości literackie tymczasem dążyły do europeizacji stylu życia, myślenia, wyobraźni i obyczaju Polaków, traktując Polskę jako część Zachodu. Formacja ta silnie wpływała na sporą liczbę polskich inteligentów, podobnie jak umiarkowana lewica spod znaku PPS-u. Lud polski jednak był przede wszystkim endecki, nauczony przez Dmowskiego parafię, wikarego i kościelne dzwony nienawidzić liberałów, masonów, Żydów i lewaków. W kalendarzu Królowej Apostołów z 1927 roku można było przeczytać następujące napomnienie. Nie wolno patrzeć obojętnie, gdy Żydzi podnoszą łeb do góry, lecz natychmiast wybijać ich tak, jak wybija się jadowite żmije. W przeciwnym razie kąsać będą, a ukąszenie żydowskie jest śmiertelne. Podobne myśli, acz nie aż tak ostro formułowane, można było znaleźć w Rycerzu Niepokalanej, świętego Maksymiliana Kolbe, pisemku, którego nakład w roku 1939 osiągnął 800 tysięcy egzemplarzy, w grudniu zaś 1938 jednorazowo 1 000 000 egzemplarzy. Biorąc pod uwagę poziom ówczesnego czytelnictwa, prasa niepokalanowska docierała do około 5 000 000 odbiorców. Wiadomości Grydzewskiego miały zasięg około 15 tysięcy egzemplarzy. Po zamachu majowym Dmowski utworzył obóz Wielkiej Polski. 250 tysięcy członków. 250 000 wspierane przez młodzież wszechpolską. Ale Piłsudski na przełomie 1932-1933 roku tę organizację rozwiązał. Tylko co z tego?
Endecja miała masowe poparcie w województwie pomorskim, poznańskim, białostockim, warszawskim, częściowe w lubelskim, łódzkim, kieleckim, wileńskim, lwowskim, tarnopolskim, krakowskim. Była najbardziej wpływowym ugrupowaniem politycznym lat 30., nawet jeśli przegrała wybory w 1930 roku. W 1934 powstał ONR. Opaski na ramieniu, wyrzucona w górę dłoń, mieczyki Chrobrego w klapie marynarki, na ulicach bojówki z okutymi laskami, ględzenie o spisku żydowsko-masońskim, wiara katolicka plus nacjonalizm z ulicznym mordobiciem, numerus clausus, numerus nullus, bicie po twarzy profesora Handelsmana przez studentów patriotów na dziedzińcu Warszawskiego Uniwersytetu. Piękna mieszanka. Chcielibyście Państwo żyć w takiej Polsce? Nawiasem mówiąc, prawdziwi patrioci z Endecji, młodzi i starzy, mieli za nic obchodzone przez nas święto niepodległości 11 listopada, bo nie uważali go za żadne święto Polski, tylko święto sanacji. Sejm zresztą ogłosił je specjalną ustawą dopiero 23 kwietnia 1937 roku. Do września 1939 roku zdążono je obchodzić raptem dwa razy. Odzyskanie niepodległości w 1918 i w 1989 to zupełnie niepodobne do siebie fakty. Więcej jej dzieli niż łączy. Zresztą naprawdę Polska po raz drugi odzyskała niepodległość nie 4 czerwca 1989 roku, tylko 17 września 1993, dokładnie w rocznicę najazdu sowieckiego, bo prawdziwa niepodległość nie polega na tym, że ktoś sobie niepodległość ogłasza, tylko na tym, że na terenie jakiegoś państwa, na którym dotąd przebywały obce wojska, nie ma ani jednego obcego żołnierza, który nie ma ochoty się wynieść. A taka niepodległość zaczęła się u nas dopiero w chwili, gdy ostatni żołnierz sowiecki opuścił terytorium Polski, to znaczy dokładnie w tym dniu. Rosja Gorbaczowa zaczęła wycofywać swoje wojska z Polski już w 1985 roku, zmniejszając liczbę sowieckich żołnierzy nad Wisłą z około 400 tysięcy, tak się przedstawiał stan w 1944 roku, do około 70 tysięcy. Ewakuowanie północnej grupy Armii Czerwonej rozpoczęto 8 kwietnia 1991 roku. Północna grupa wojsk stacjonująca na terenie 59 garnizonów w 21 województwach Polski liczyła wówczas 53 tysiące żołnierzy, 7,5 tysiąca pracowników cywilnych oraz 40 tysięcy członków rodzin żołnierskich. 17 września 1993 generał Leonid Kowaliow, dowódca północnej grupy wojsk, przekazał prezydentowi RP Lechowi Wałęsie wiadomość o zakończeniu wycofywania wojsk ZSRR z Polski. Następnego dnia z dworca wschodniego w Warszawie odjechał do Rosji pociąg z ostatnimi 24 oficerami sowieckimi, w tym z 5 generałami. I to właśnie dzień 17 września powinien być w polskim kalendarzu corocznym świętem niepodległości. Ciekawe, dlaczego ani polska prawica, ani lewica, ani liberałowie, ani ludowcy nie chcą uroczyście obchodzić tej daty, chociaż przesłoniłaby ona straszliwe wspomnienie 1939 roku. Tymczasem data ta
została skutecznie wymazana z polskiej pamięci. Po prostu nie ma jej. Może dlatego, że kryje się za nią tabu polskiej historii, którego nikt nie chce ruszać. Niepodległość 1918 roku, inaczej niż niepodległość z 1993 roku, została w dużym stopniu wywalczona polskimi rękoma. Międzynarodowe traktaty, które łaskawie dawały nam prawo do niepodległości traktatami, ale gdyby Polacy sami nie stworzyli na czas polskiej armii, która w latach 20. wywalczyła bagnetami polskie granice, niepodległej Polski między rokiem 1918 a 1939 by po prostu nie było. Udało nam się odegrać pewną rolę na konferencji w Wersalu, gdzie polskiej delegacji dano miejsce przy stole, co świetnie wykorzystał Dmowski, broniąc polskiej granicy zachodniej. Wydarzenie zdumiewające. Potężne państwa zachodnie łaskawie dopuszczają do stołu Polaków i dają im prawo głosu. Nie zdarzało się to w polskiej historii zbyt często. W 1989 roku Polacy nie wywalczyli niepodległości przy żadnym stole, bo nie dopuszczono ich do żadnego stołu. Tak samo jak w Poczdamie w 1945 roku. Wielkie decyzje, które na początku lat 90. XX wieku zmieniały mapę Europy, podejmowano poza naszym zasięgiem. Podobieństwo było jedno i w jednym i w drugim przypadku trafiła nam się niepodległość, bo zawaliły się państwa zaborcze. W 1918 roku była to Austria, Rosja i Niemcy, które znalazły się w stanie agonii. Więc na ich rozkładających się zwłokach mogła wzejść piękna roślina naszej wolności. W 1989 to była sowiecka Rosja, która na szczęście dla nas znalazła się akurat w stanie zaawansowanego trupiego rozkładu. Nawet gdyby Solidarność miała w 1988 roku nie 10 milionów, lecz 20 milionów zdeterminowanych, aktywnych członków, nie byłaby w stanie zmusić do wyjazdu z Polski tysięcy sowieckich czołgów i wyrzutni rakietowych, które u nas stacjonowały. Moglibyśmy sobie strajkować do samej śmierci, a Sowieci by się nie ruszyli ze swoich baz nawet o krok. Gdyby Bóg jedyny na niebie nie zesłał na świat Gorbaczowa, tylko w to miejsce w roku 1985 dał Rosji młodego pułkownika Putina. Do dzisiaj bylibyśmy satelickim państwem Rosji. Pewnie Rosja pozwoliłaby nam zmienić ustrój na kapitalistyczny, tak jak go sama zmieniła, ale nie wypuściłaby nas ze swojej garści, bo nie mieliśmy żadnego sposobu, by ją do tego zmusić, tak jak nie mamy dzisiaj żadnego sposobu, by ją zmusić do oddania wraku pewnego spalonego samolotu. W 1989 roku nie wywalczyliśmy żadnej niepodległości, tylko Rosja nas dobrowolnie wypuściła ze swojej garści. No, może nie całkiem dobrowolnie. To nie my ją jednak do tego zmusiliśmy naszą walką, tylko fatalna sytuacja polityczno-gospodarcza imperium, przegrany wyścig zbrojeń z USA, klęska w Afganistanie oraz samobójcza reforma przeprowadzana przez Gorbaczowa. Gdyby on nie zaczął po swojemu reformować Rosji Sowieckiej, nie zdając sobie sprawy z tego, że swoimi reformami kładzie ją do grobu, do dzisiaj nie bylibyśmy państwem niepodległym. Wiele wskazuje, że armia sowiecka opuściła Polskę nie dlatego, że Polacy ją z Polski wypchnęli, jak to się stało w roku 1920, tylko dlatego, że sowiecka Rosja, która znalazła się na skraju bankructwa, nie była w stanie utrzymać wielkich kontyngentów wojskowych w krajach podległych.
więc postanowiła je wycofać w głąb imperium, wycofać zresztą, jak to część Rosjan do dzisiaj uważa, tylko chwilowo, na jakiś czas. Mówić, że to polscy stoczniowcy obalili mur berliński i wywalczyli niepodległość dla wszystkich demoludów, to dopuszczać się lekkiej przesady. Ani w Czechach, ani na Słowacji, ani na Litwie, ani na Białorusi, ani na Ukrainie, ani w Rumunii, ani w Bułgarii, ani na Węgrzech nie było żadnej solidarności. A i tak w 1989 roku wszystkie te państwa dostały niepodległość tak samo jak my, łącznie z Mongolią. Zachód, przede wszystkim Reagan, dał Rosji zielone światło dla reform, licząc na ucywilizowanie imperium. A my? My i inne demoludy na mocy porozumienia między Ameryką Reagana i Rosją Reagana i Rosją Gorbaczowa zostaliśmy przeniesieni z rosyjskiej strefy wpływów do strefy amerykańskiej i od tego czasu trzymamy się kurczowo amerykańskiego rękawa. Jak to mówi jeden z moich znajomych, Polska? Polska to takie miejsce na równinie środkowoeuropejskiej, gdzie raz swoje rakiety stawiają Rosjanie, a raz Amerykanie. Czy naród, który całymi latami musi błagać, by na jego terytorium zostały zainstalowane bazy obcych wojsk, jest narodem w pełni suwerennym? Piłsudski nigdy tego nie robił. W latach 1918-1939 na terenie Polski nie było ani jednej bazy obcych wojsk. Dobre to było dla Polski, czy nie? Czy jednak nawet gdyby w latach 1918-1939 na terenie Polski zainstalowano sojusznicze bazy francuskie i angielskie, cokolwiek by to zmieniło w naszej sytuacji? Czy raczej we wrześniu 1939 roku bazy te zostałyby rozwalone przez Luftwaffe i Armię Czerwoną w pierwszej kolejności? A może jeszcze lepiej? 1 września 1939 roku angielskie i francuskie sojusznicze bataliony spod Suwałk i Białegostoku same natychmiast by się wycofały z Polski do Francji i Anglii, zostawiając nas na lodzie. Przypomnę Państwu, druga niepodległość skończyła się w roku 1939 i 1945 przy donośnych okrzykach dolatujących z Paryża i Londynu. Nie będziemy umierać za Gdańsk. Właśnie niepodległa Polska za 1918-1939 uczy nas sceptycyzmu co do skuteczności i wiarygodności wszelkich sojuszy wojskowych. W roku 1989 państwem niepodległym staliśmy się na mocy drugiej Jałty, generalnego przemeblowania świata, do jakiego doszło na początku lat 90. XX wieku, kiedy to Zachód i Rosja dochadały się w sprawie pierwszego od II wojny światowej nowego podziału Europy na strefy wpływów. Zresztą przypomnę, staliśmy się państwem o niepewnych granicach, bo kanclerz Kohl długo nie chciał uznać naszej granicy na Odrze i Nysie, aż został do tego zmuszony nie polskim powstaniem wielkopolskim, jak to się stało z naszą granicą zachodnią w 1919 roku, tylko przez Amerykanów, którzy podobno powiedzieli: jak nie uznasz, kochanieńki, to nie będziesz miał zjednoczenia Niemiec. Warto też przypomnieć, że nasza sytuacja prawna pozostaje wciąż nieustalona, bo drobiazg nigdy nie został podpisany traktat pokojowy z Niemcami. Co wcale nie znaczy, że powinniśmy lekceważyć powtarzające się polskie bunty, demonstracje, zajścia uliczne, pochody, strajki, podziemne wydawnictwa i inne formy naszej działalności niepodległościowej. Przeciwnie. Wszystko to były ważne formy wyrażania naszego pragnienia niepodległości, a także sposoby na poinformowanie świata, że nie zgadzamy się na sytuację, w którą nas wepchnęli alianci w 1945 roku. Ludziom, którzy manifestowali, należy się wielki szacunek,
bo na razie siebie i swoich bliskich, podtrzymując w nas nadzieję na byt niepodległy. Ale żadnej niepodległości nie można wywalczyć przy pomocy styropianów. To są słodkie złudzenia, którymi lubimy się karmić. Naprawdę ludźmi walki byli polscy żołnierze i ochotnicy, którzy w roku 1918 walczyli na Śląsku, w Wielkopolsce czy we Lwowie. Oto jedna z różnic fundamentalnych, które dzielą rok 1918 od roku 1989. Oni wywalczyli niepodległość. My, w porównaniu z ich krwawo-bolesnym wysiłkiem, dostaliśmy niepodległość na tacy. Nie wiem jednak, czy powinniśmy się zachwycać wyprawą Żeligowskiego, czyli naszą walką o niepodległe Wilno. Może gdyby jej nie było, sytuacja mojego ojca w Wilnie, polskiego inteligenta, ściganego przez Niemców i Litwinów, byłaby w latach 40. inna, bo litewską nienawiść do Polaków rozjątrzała pamięć o tamtej wyprawie i rozjątrza ją do dziś. Tak jak pamięć ukraińską rozjątrzała i rozjątrza do dziś pamięć o tym, co Polacy robili na Wołyniu w latach 30. i dużo, dużo wcześniej. Niepodległość z 1918 roku była w wielu punktach zupełnie inna niż nasza niepodległość po roku 1989 czy 1993. Wtedy wyjście z niewoli politycznej nie wiązało się z przemianą ustrojową, którą tak Piłsudski jak Dmowski blokowali skutecznie. Polskie społeczeństwo w sensie polityczno-ekonomicznym było bombą zegarową. Wystarczy przypomnieć rebelię robotniczą w Krakowie z listopada 1923 roku, kiedy to polskie wojsko strzelało do polskich robotników, ale i polscy robotnicy strzelali do polskiego wojska. Czy pacyfikację strajków chłopskich w Galicji Wschodniej w latach 30. Tragiczna była sytuacja na Kresach, gdzie polityka mniejszościowa polskiego rządu znalazła się w kompletnym impasie, zresztą nie tylko z polskiej winy. Z jednej strony policyjne represje, z drugiej bunty miejscowej ludności niepolskojęzycznej, która chciała własnej niepodległości na polskiej Litwie, polskim Wołyniu i polskiej Ukrainie, bo jej liczebność sięgała w niektórych miejscach 80% lokalnej populacji. Wielka akcja pacyfikacyjna, która rozpoczęła się 16 września 1930 roku w odpowiedzi na serię ataków terrorystycznych ukraińskiej organizacji wojskowej, objęła 450 wsi w 16 powiatach Wołynia i Galicji Wschodniej. W każdej miejscowości przebiegała mniej więcej podobnie. Policja i Wojsko Polskie zaczynały od likwidacji ukraińskich instytucji społecznych i kulturalnych. Zdzierano szyldy, demolowano pomieszczenia ukraińskich czytelni, sklepów, spółdzielni, mleczarni, niszczono portrety i posągi ukraińskiego poety Tarasa Szewczenki, naigrawając się przy tym z ukraińskich uczuć narodowych. Przeprowadzano brutalne rewizje, niszcząc sprzęty domowe, wybijano szyby w oknach, mieszano w stodołach różne rodzaje zboża. Rozrywano słomiane strzechy na chatach. Czasem oddziały pacyfikacyjne nakładały na całą wieś kontrybucje w produktach spożywczych oraz pieniądzach. Celem było zrujnowanie materialne ludności, dokładnie wedle osobistych zaleceń Piłsudskiego, który stawiał, proszę Państwa, na represje ekonomiczne przede wszystkim. Towarzyszyło temu wymierzanie chłosty osobom, których spisy oddziały wojskowe i policyjne przywoziły ze sobą. Obywatele polscy narodowości ukraińskiej otrzymywali czasem po kilkaset kijów, mieli całe ciało w ranach. Wojciech Smarzowski w swoim sławnym filmie Wołyń powstrzymał się od pokazywania takich scen, za co polscy widzowie byli mu wdzięczni, woleli oglądać okrucieństwa ukraińskich rezunów
z roku 1943. Ukraińskie zamachy na Piłsudskiego i Pirackiego miały też podobne podłoże. Dmowski miał podobno pomysł, żeby Polska razem z Rosją dokonała rozbioru Ukrainy, bo Ukraińcy to żaden naród. Połowa dla nas, połowa dla Ruskich. Piękna chwila. Chcielibyście państwo żyć w takiej Polsce? Fatalne, że Piłsudski nie przeprowadził wtedy reformy rolnej, głupio przygotowując w ten sposób społeczną aprobatę dla reformy rolnej, jaką później w 1945 roku zrobili komuniści. Żeromski uznał za cud, że polscy robotnicy strzelali do Sowietów w 1920 roku, zamiast się do nich przyłączyć. Ostry skręt polskiego społeczeństwa na lewo przewidywał w finale przedwiośnia. Sytuacja polityczna w Polsce po roku 1989 nie przypominała sytuacji z dwudziestolecia. W okresie pomajowym system polityczny został zamrożony żelazną ręką pułkowników i ani drgnął do 1939 roku. Rzeka Endecka została skanalizowana i zepchnięta pod powierzchnię. W 1934 roku Piłsudski uderzył w ONR i to skutecznie. Sanacja rządziła do końca, ale serca milionów Polaków były po stronie Endecji. Są nawet tacy, którzy twierdzą, że rdzeniem polskiej tożsamości jest wieczna Endecja. Tymczasem po roku 1989 mieliśmy prawdziwy kalejdoskop, co podważa twardą tezę o wiecznie endeckim rdzeniu narodu polskiego. Naród, który podobno odrzucił komunizm 4 czerwca 1989 roku, nawiasem mówiąc, 40% tego narodu miało te wybory zupełnie gdzieś i poszło na grilla, co siłom niepodległościowym, które objęły władzę, powinno dać do myślenia. Ten naród najpierw koronował Wałęsę na prezydenta, potem pozbył się Wałęsy prezydenta, wybrał demokratycznie na jego miejsce i to dwukrotnie, co też powinno dać do myślenia, byłego komunistę, z samej zresztą partyjnej wierchuszki i oddał władzę w ręce jego lewicowych kolegów. Potem wybrał postendecką partię katolicko-narodową. Potem wybrał, i to dwukrotnie, partię liberalno-demokratyczną. Potem znowu wybrał partię katolicko-endecką. Gdzież tu mówić o jakiejś trwałej duchowej tożsamości Polaków, którzy wędrują przez swoje dzieje taką zygzakowatą linią, czasem jak nieprzytomni, raz w prawo, raz w lewo. Ciekawe, w którą stronę zarzuci nas tym razem, za jakiś czas. Piłsudski po roku 1918 nie robił żadnej lustracji, nie stworzył żadnego IPN-u. Żadnych oświadczeń lustracyjnych od nikogo nie żądał, kłamstw lustracyjnych nie tropił, nikomu nie wypominał dziadka z Wehrmachtu, tylko dawnych generałów rosyjskich i austriackich zaprosił do budowania polskiej armii. Chociaż patriotą był stuprocentowo biało-czerwonym, ale konflikt między liberalno-demokratycznymi wiadomościami Grydzewskiego a katolicko-narodowym prosto z Mostu Piaseckiego oraz Gazetą Warszawską, trwa w polskiej kulturze do dzisiaj. Mimo że w dwudziestoleciu politycznie dominowała sanacja, a prawica narodowa miała rząd dusz, bardzo mocna była wtedy polska lewica, niekomunistyczna, PPS-owska, szczególnie w kulturze inteligenckiej i robotniczej. Dlatego kiedy w 1945 roku nastała komunistyczna Polska, wielu Polaków wcale nie tęskniło za niepodległą Polską sprzed 1939 roku. Różnica między tamtymi czasami a dzisiejszością to prawie kompletne zniknięcie lewicy z polskiego horyzontu. Bo każda lewica w Polsce, która uderza w Kościół, kopie sobie grób, a PiS lewicowość swojego programu socjalnego połączył z państwem wyznaniowym i strasząc uchodźcami wygrał.
Ciekawe, co zrobiłby Piłsudski, podziwiany nadal przez część polskich oświeconych inteligentów, gdyby w dwudziestoleciu zdarzył się kryzys imigrancki i fale uchodźców arabskich zbliżyły się do Polski. Co zrobiłby Dmowski, chyba wiadomo. Duch Polski współbrzmi dzisiaj z tym, co się dzieje na świecie. Przypomina to trochę nastroje sprzed 1914 roku. Z jednej strony masowy śmiech z liberalno-demokratycznej utopii tolerancji i zaufania. Z drugiej twardy społeczno-międzynarodowy darwinizm. Narodowe prężenie się i wstawanie z kolan jako recepta na wszystko. Przed wojną taką wizję świata zaproponował Polakom Dmowski i miliony Polaków przyjęły ją za swoją. Jak nie wykończymy ich, to oni wykończą nas. Tak myśli dzisiaj wielu ludzi, nie tylko w Polsce. Kto chce istnieć, powinien twardo walczyć o swoje, piorąc innych po pyskach. Jak się nie postawisz, to cię zjedzą. Na świecie jest, panie, jak jest, inaczej nie będzie. Tylko naiwni, humanistyczni fantaści mogą wierzyć, że może być inaczej. Trzeba się bić o swoje, nie ufać innym, bo tylko głupi ufa, nie dać się podejść, sprytnie innych wykiwać, postawić na swoim, złamać innych, wypiąć się na nich, opluć ich, ośmieszyć, bo wszyscy chcą wykończyć wszystkich, a przede wszystkim Żydy, Ruskie i Niemcy. Kiedyś zapytałem młodego człowieka, dlaczego pan na nich głosuje? Odpowiedział, jak to dlaczego? Dlatego, że oni mówią prawdę o życiu. Nie jak ci liberalni humaniści, którzy prawdę o życiu owijają w bawełnę, wierząc w jakieś bzdury w rodzaju tolerancji, której nigdzie nie ma na świecie, bo świat ma kły i pazury. Trudno o większy pesymizm. Bo za taką gadką kryje się twarde przekonanie, że świata nie da się zmienić na lepsze, że pozostaje nam tylko dostosować się do brudnych i brutalnych reguł życia i działać zgodnie z nimi. Starzy działacze endecji, dla których demokracja parlamentarna była jakąś wartością, tak nie myśleli, ale ludowo-plebejska endecja tak myślała zawsze. Taka małomiasteczkowo-wiejsko-przedmiejska, robotniczo-chłopsko-inteligencko-katolicka, która uważała, że usta jej kneblują przeklęci liberałowie i lewacy. Im bardziej brutalny, prostacki, agresywny, obraźliwy język, tym jest bliższy prawdy o życiu. Takie przekonanie niestety ma wielu młodych ludzi w Polsce, którzy dumnie walczą z terrorem poprawności politycznej. Tymczasem, kto walczy z terrorem poprawności politycznej, walczy o prawo do brutalności i chamstwa. Wystarczy porównać język wiadomości literackich Grydewskiego i język ONR-u z lat 30. Oba te języki walczą ze sobą do dziś. W Sejmie, w domach i w kościołach. To w latach 30. Gałczyński, wtedy entuzjasta ONR-u, napisał wiersz, w którym modlił się, by Matka Boska Częstochowska z Aniołem Bożym pomogła polskiej prawicy zrobić noc długich noży w Polsce, to znaczy wymordować opozycję oraz inteligenckich mięczaków z kamandrytów. Czy z tego wszystkiego wybuchnie wojna, czy nie, nie wiadomo. Może nie wybuchnie wcale. Ale chodzi tutaj o stan ducha, nie tylko w Polsce, lecz i gdzie indziej, co trochę przypomina dawne czasy. To Polska niepodległa zrodziła wiersz Gałczyńskiego. Gdyby niepodległości nie było, on by takiego wiersza nie napisał. Niepodległość go natchnęła. Ale moja matka drugą niepodległość wspominała dobrze. Urodzona w 1924 roku, w latach 30., jako uczennica katolickiego liceum sióstr niepokalanek w podwarszawskim Szymanowie, żyła w zamkniętej atmosferze klasztorno-szkolnej,
nie wiedząc kompletnie nic o jakiejś Berezie Kartuskiej czy jakimś wierszu Gałczyńskiego, który można było sobie przeczytać wprost z mostu. Czasami wspominała o szkolnym kulcie Piłsudskiego, ale w Szymanowskim liceum kult ten nie dawał się zbyt mocno we znaki, bo jednak Piłsudski, o czym szymanowskie siostry nie zapominały nawet na chwilę, a o czym chętnie zapomina się dzisiaj, niestety zupełnie nie był katolikiem i nie należał do kościoła katolickiego, więc gdyby żył trochę później, nie uznawałby papieża Jana Pawła II. Mój ojciec, urodzony w 1917 roku, o tamtej niepodległości mówił niewiele, tak jak niewiele mówił o polityce w ogóle, po tym, co przeszedł w zajętym w 1944 roku przez Sowietów Wilnie. Ale o jednym mówił dobrze. Tamta Polska jemu, chłopcu z ubogiej podwileńskiej rodziny, pozwoliła zdobyć solidne wykształcenie. Pewna zamożna rodzina z Warszawy ufundowała prywatne stypendium, dzięki któremu na miesiąc przed wybuchem wojny skończył prestiżowe SGGW. Potem do swoich warszawskich dobroczyńców wysyłał przez całe życie na Wielkanoc i Boże Narodzenie serdeczne kartki z wyrazami wdzięczności, na znak, że pamięta. Moja babcia zaś wspominała drugą niepodległość jako złotą epokę naszej rodziny. Miała wtedy sklep kolonialny przy ulicy Pięknej w Warszawie, parę kroków od Placu Zbawiciela i wiodło jej się świetnie. Całe moje dzieciństwo to były opowieści o międzywojennym raju na ziemi, gdzie można było robić interesy i dobrze się bawić. Żyłem w Gdańsku, ale więcej niż o moim mieście urodzenia wiedziałem o tamtej niepodległej Warszawie, która w moim oliwskim domu była obecna bez przerwy. O Piłsudskim słyszałem tylko, że kiedy umarł, w maju padał śnieg. Znaczyło to, że marszałka musiał kochać Pan Jezus. Jeden tylko epizod, o którym babcia opowiadała, zresztą bez specjalnego gniewu, rzucał cień na tamte czasy. Oto 13 maja 1926 roku, gdy zamach Piłsudskiego rozszerzał się na kolejne dzielnice stolicy Polski, a babcia z dziadkiem koło godziny 2 po południu jedli obiad w pokoju od ulicy, w swoim mieszkaniu przy ulicy Pięknej. W pewnej chwili, gdy babcia unosiła do ust łyżkę zupy pomidorowej, przez otwarte okno wpadła do pokoju kula karabinowa, przeleciała ze świstem obok jej głowy, po czym z ołowianym stuknięciem trafiła w obraz Juliusza Kossaka, wiszący na przeciwległej ścianie. Gdyby ta kula przeleciała odrobinę niżej, dzisiaj nie byłoby mnie tutaj z Państwem i nie mógłbym wygłosić tekstu, który wygłaszam. Przy ścianie bowiem, pod samym obrazem Kossaka, stało wiklinowe łóżeczko z białymi firaneczkami, w którym spokojnym snem spała moja 2-letnia matka. Między innymi dlatego do dzisiaj nie czuję w sercu specjalnie ciepłych sentymentów dla marszałka, bo jednak życie to jest dar nie do pogardzenia, a ja w tamtej chwili mogłem przez tego wielkiego Polaka szansy na życie zostać nieodwołalnie pozbawiony. W tym sensie, chociaż kula karabinowa, która przeleciała ze świstem obok głowy mojej babci, mogła zostać wystrzelona nie przez żołnierzy Piłsudskiego, tylko przez żołnierzy wiernych Konstytucji i prezydentowi Wojciechowskiemu, sławny zamach majowy był wymierzony także osobiście we mnie. Stąd nie widzę powodu, by się zachwycać jego wielkim sprawcą, co z pewnością rzutuje na moją wizję drugiej niepodległości. Ale moi przodkowie, i nie tylko moi, byli szczęśliwi w tamtej niepodległej Polsce, której moralno-polityczna atmosfera martwiła wielu Polaków, bardziej świadomych tego, co się w niej działo. Zupełnie tak jak dzisiaj. Wali się Trybunał Konstytucyjny, chwieją się sądy, chybocze się trójpodział władzy. Cenzura przebiera nogami z ochoty, by ciąć na prawo i lewo, a lud polski śpi, grilluje, tańczy disco polo, robi interesy, jeździ na Kanary i nie chce wiedzieć o niczym.
Brednią są niestety sławne słowa Adama Mickiewicza, których uczono mi w szkole. Szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie, ponieważ dotyczą niewielkiej tylko, nieco bardziej świadomej części ludzkiej populacji. I można być stuprocentowo szczęśliwym w kraju niezbyt udanym i niezbyt szczęśliwym. Tak niestety brzmi nieśmiertelne prawo życia, którego jak dotąd nikt chyba nie był w stanie zmienić. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękujemy. Panie profesorze, zawsze zastanawiam się, czy autor tekstu prowokacyjnego jest gotów na podtrzymanie tej konwencji, kiedy będzie się z nim rozmawiało. Ale załóżmy, że tak. W związku z tym ja chciałem zacząć od jednego z dwóch punktów, które w tym, co Pan mówił, uderzyły najbardziej. Mianowicie w związku z tym wywodem, że w 18 roku to niepodległość została wywalczona, a w 89, a właściwie w 93 to na tacy dostaliśmy ją i nas po prostu przerzucili z jednego obozu do drugiego. Chciałem Pana zapytać, jaki jest Pana stosunek do koncepcji Jarosława Marka Rymkiewicza? Że ta niepodległość to żadna niepodległość, bo nie unurzana została we krwi. Bo mam wrażenie, że istnieje tutaj niepokojąca analogia. Ona jest myląca. Ja protestuję. Wpisywanie mnie w kontekst Rymkiewicza uważam za nieuzasadniony, ponieważ on jest mistykiem przelanej krwi, ale ja nie jestem mistykiem przelanej krwi. To jest bardzo dziwny człowiek, którego ja trochę znam, który pasjonuje się obrazami przeszłości Polski, które były naznaczone hekatombą powstania przegrane, szczególnie powstanie warszawskie jest dla niego takim mistycznym zdarzeniem. I teoria jego jest następująca, żeby zachować moralną jakość polskie społeczeństwo, co jakiś czas powinno się skąpać po szyję we własnej krwi przelewanej w rozmaitych katastrofach historycznych. Jest to mi jak najgłębiej obce spojrzenie na historię. Niemniej trudno byłoby pozbyć się wrażenia, kiedy się Pana słuchało, że ten wywód o tej niepodległości w 18 roku wywalczonej waloryzuje ją znacznie wyżej od niepodległości w 89 roku. Jakby przechodząc do porządku dziennego nad zjawiskiem, które wydaje mi się zjawiskiem zacnym, że wojna przestała być jedynym środkiem przekształcania świata. Stąd moje pytanie, ponieważ teza, że wprawdzie dobrze, że ludzie manifestowali, konspirowali w Polsce i tak dalej, bo to wprawdzie nie miało żadnego znaczenia, ale przynajmniej zgłaszało, że nam się nie podoba Jałta, no i tyle żeśmy zdobyli, że doszło do drugiej Jałty. A druga Jałta zresztą, jak wiadomo, funkcjonuje tak, obecnie także w innych kontekstach, w innym obiegu, do którego pana profesora przecież nie sposób zaliczyć, ale dobrze jest też pamiętać, że Jałta jakoś stała się taką poręczną metaforą. Jak to wszystko zebrać, no to chciałoby się przeciwstawić tej wizji, takie przekonanie, że jakkolwiek niestety wojna w dalszym ciągu i siła zbrojna nie została zupełnie odrzucona i niestety nawet zupełnie nie,
Ale jednak to, co się działo w okolicach roku 89, trochę przed i trochę po, miało charakter pewnej walki dyplomatycznej, w której nie twierdzę, że Polska miała jakąś szczególną podmiotowość, bo oczywiście, że byli gracze mocniejsi, ale nie lekceważyłbym tego, że to była jednak no nie jakiś szemrany deal między Reaganem a Gorbaczowem, tylko efekt gry sił, która tym razem na szczęście nie odbyła się na polu bitewnym. Nie widziałby pan tego w ten sposób? No ja tylko na to odpowiem. Kto chce się karmić złudzeniami, ja nie przeszkadzam w tym, absolutnie, wiecie państwo. Ja nie będę przekonywał o tym, że ja mam rację. Ja bardzo chętnie przyjmę takie założenie, które może panu ułatwi polemikę, że ten tekst jest niesłuszny. Ten, który przedstawiłem państwu, tezy tego tekstu są niesłuszne i ja nie będę ich bronił. Ale to pan mi oczywiście utrudnia, a nie ułatwia tylko robotę. Ale mogę, to utrudnia? No utrudnia, no, bo ułatwiam. Wie pan, to tak jak w takich walkach wschodnich, kiedy napastnik przelatuje przez przeciwnika ja i ląduje na ścianie. W żadnym miejscu nie powiedziałem, że to był jakiś szemrany deal. To jest pana sformułowanie, bo w moim tekście takie sformułowanie się nie pojawiło. Ja mówię, że to była gra dyplomatyczna olbrzymia, to była bardzo poważna gra dyplomatyczna, która przez niektóre kręgi jest określona jako walka. Ja uważam, że dyplomacja nie jest formą walki, tylko formą załatwiania rozmaitych spraw. Natomiast jeśli mówimy tutaj o udziale wojny w tym przekształceniu, które nastąpiło, to ja wymieniłem tam jedną choćby wojnę, która miała bardzo istotny wpływ na sytuację, która się tutaj rozgrywała. To jest wojna w Afganistanie, która była stuprocentową wojną, prawdziwą zupełnie. Nawiasem mówiąc, moja teza jest taka, że myśmy tylko dlatego mieli sierpień, że wtedy wojska rosyjskie wkroczyły do Afganistanu. I w tym momencie możemy mówić, że faktor wojny odgrywał bardzo istotną rolę w kształtowaniu się ruchu Solidarności w Polsce, ponieważ myśmy mieli czas na zorganizowanie ruchu Solidarności właśnie dlatego, że uwaga Rosji została skierowana na drugą stronę, tam gdzie rozpoczęła się prawdziwa wojna, nie z żadnym Afganistanem, tylko ze Stanami Zjednoczonymi. To była lokalna wojna, w której brało udział Imperium Amerykańskie i Imperium Rosyjskie tam dopiero skupiło swoją uwagę. W związku z tym możemy przypuszczać, bo to wszystko jest w sferze przypuszczeń. Mieliśmy ten czas. No tak powiedziałbym, los zażyczył sobie, albo Bóg sobie zażyczył, że otworzyła się taka szczelina, w której myśmy mogli działać. No. Ale to nie myśmy stworzyli tą szczelinę. Nie, to z kolei ja się chętnie przyznaję, że żeby uruchomić na początek rozmówcę, który ma prawo być zmęczony po wykładzie, podkręciłem stylistycznie i to w dodatku w taką nietypową dla prozy Stefana Chmina tezę, że o szemranym dealu. Mam wrażenie, że za chwilę padnie takie ulubione słowo tego czasu, zdrada narodowa. Nie, to mnie to. Ale to tak zabrzmiało. Drogi Stefanie, to zapomnij, znaczy my się jednak trochę znamy, no nie wrabiaj mnie, po prostu krótko mówię. Troszkę się może przerzucać takimi właśnie. Ja chcę powiedzieć, że nie było moją intencją bronienie takiej mocnej tezy, że to trawestując pana za głowę, który mówił ja, mnie chwaląc, to sprawił, że to myśmy stworzyli. Natomiast miałem wrażenie, że w tym, co słyszałem, była taka z kolei mocna teza skierowana w przeciwną stronę, że w gruncie rzeczy znaczenie tego, co się działo w Polsce, było w gruncie rzeczy takie li tylko moralne i właściwie sprowadzało się, znaczy, że w tej grze dyplomatycznej, nie muszę używać słowa walka, nie było żadnym faktorem, co wydaje mi się tezą moralnie ubezwłasnowolniającą, zwłaszcza obecnie. Uważam, że sprawy moralne są szalenie ważne i nie uważam ich za czynnik drugorzędny. Nawet w dyplomacji? O, chciałbym bardzo, żeby odgrywały w dyplomacji rolę kluczową. No dobrze. To jeszcze drugi punkt, który by również tak poruszył mnie mocno, chociaż im dłużej tego passusu słuchałem, tym bardziej uświadamiałem sobie, że
zapewne rzecz jest w kosmetycznych różnicach w rozkładzie akcentów. W pewnej chwili pojawiło się takie przytoczona teza, że rdzeniem polskiej tożsamości jest endecja. Czemu przeczyły te z tego punktu widzenia dziwaczne kolejne wybory po 1989 roku? Wydaje mi się zresztą, że one z perspektywy takiej z lotu ptaka wyglądają dziwacznie, chociaż jeśli dobrze pamiętam, w szczegółach pewnie można byłoby znaleźć jednak jakiś porządek tych kolejnych decyzji. To jednak chyba nie miało charakteru takiego zakręcania kołem fortuny, że akurat to jedna partia, to inna wygrywała wybory. Natomiast ja sobie pomyślałem wtedy o tym, o takim czynniku, który by te wpływy endeckie w dwudziestoleciu bardzo silne, w moich oczach bardzo to tłumaczy, zupełnie niemistycznie, w tym sensie zupełnie akurat oddalamy się już bardzo daleko od Jarosława Rybkiewicza, ponieważ tam wcześniej była polska macierz szkolna. To znaczy mam wrażenie, że jakkolwiek to pewnie w ścisłym sensie tak nie było, ale to jest trochę tak, jakby narodowa demokracja uważnie przeczytała nowele pozytywistyczne, a lewica, a już na pewno liberałowie nie. Znaczy oni po prostu zajęli się pracą u podstaw i zbieramy tego do dzisiaj skutki. Nie? To chyba tak można to odczytywać. Nie szukałbym też żadnych mistycznych tutaj uzasadnień, tylko raczej w tym, o czym Pan mówi w tej chwili, z całą pewnością bardzo to Liga Narodowa odkryła już pod koniec XIX wieku, że to trzeba robić w taki właśnie sposób i że trzeba to robić w środowiskach pozainteligenckich. Środowiska pozainteligenckie to znaczy wieś polska przede wszystkim. No i endecja miała ogromne wpływy endecja miała na wsi. No, nawet jeśli tam ruch ludowy w sensie politycznym dominował, to jednak ta, jak ja to nazywam, mentalność endecka w polskiej wsi była bardzo silna w dwudziestoleciu międzywojennym. To się otrzymuje nadal. No trudno nie zapytać, bo też pański tekst był pełen odniesień bardzo smakowitych do współczesności. Czy to jest do odkręcenia? To znaczy, czy istnieje, czy można sobie wyobrazić proces, w wyniku którego doprowadziliśmy do deendekoizacji, doprowadzilibyśmy do deendekoizacji ludu polskiego obecnie? Nie znam w Polsce człowieka, który by znał odpowiedź na to pytanie. Trudno mi powiedzieć. Wiem tylko, że historia ma swoje rytmy. I te rytmy to nie są rytmy sześciomiesięczne, tylko to są rytmy mierzone dziesięcioleciami. Myślę, że my jako inteligencja liberalno-demokratyczna nie rozpoznaliśmy trafnie sytuacji w momencie, kiedy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej i błędnie zinterpretowaliśmy powody akcesu do Unii Europejskiej dużych grup ludności. To nie był akces do wartości europejskich. To był mechanizmem popychającym nas w stronę Unii Europejskiej, był strach przed Rosją i chęć ucieczki od Rosji. To był główny motyw. I wszystko nam było jedno. Ja pamiętam zresztą psychologię tamtego czasu. Było nam absolutnie wszystko jedno, jaka ta Unia Europejska jest. W ogóle nikt się w ogóle nie zastanawiał nawet nad tym, co to jest. Tylko znaleźć się jak najdalej od Rosji i pędem w tamtą stronę, prawda? I liberalna inteligencja nie zrozumiała tego, jaki był prawdziwy motyw tego przyłączenia i uznała polskie społeczeństwo jako społeczeństwo, które się zeuropeizowało. Ono się nie zeuropeizowało. W żadnym wypadku. I to potem skończyło się tymi nieporozumieniami wyborczymi. Jest w związku z tym bardzo trudna sprawa, jak się odwoływać do wartości europejskich w tej chwili właśnie w sferach, w których dominuje ta, nazwijmy to, ten elektorat postendecki, do którego żadne wartości europejskie w żaden sposób nie przemawiają. Są kompletnie dla nich obce. Oni zresztą, wiecie Państwo, pod względem posunięć politycznych
makiaweliczny talent ma jednak polska prawica, która genialnie zupełnie wykorzystała sprawę genderu do zniechęcania Polaków dla opcji liberalno-demokratycznej. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jakim był główny argument, taki przedwyborczy argument, który bardzo wielu ludzi przeraził, że zwolennicy Unii Europejskiej, zwolennicy opcji europejskiej chcą w przedszkolach nasze dzieci przerabiać z dziewcząt na chłopców, a chłopców na dzieci. Czy nie wiem, czy Państwo pamiętają to. Przerażenie padło na polską wieś, proszę Państwa, ale absolutno po prostu, z naszymi maleństwami oni coś podobnego chcą robić. I to było oczywiście znakomicie wykorzystane przez tą kampanię. Wzniecono strach o własne dziecko. Strach, który jest w Polsce szczególnie delikatny i wrażliwy w sferze życia seksualnego. W ogóle temat życia seksualnego w polskiej kulturze to jest pole minowe po prostu. Dowodem jest zresztą to, co się dzieje wokół tego filmu Smarzowskiego teraz. Ta temperatura, która towarzyszy temu wszystkiemu. Natomiast prawica pod tym względem makiawelicznie to rozwiązała po prostu, zniekształcając przesłanie genderu. Przesłanie genderu nie jest w żadnym sensie wezwaniem do tego, żeby przerabiać nasze dzieci z chłopca na dziewczynkę, czy odwrotnie. To jest oczywiście nadużycie. Niemniej w polityce liczy się nie to, co jest prawdą, tylko to, co trafia do ludzkiej głowy. I to jest straszna okoliczność. Wszystko może trafić do ludzkiej głowy. No i oczywiście w tym momencie to trafiło do ludzkich głów bardzo sugestywnie. Bardzo to trudno odkręcić w tej chwili. W związku z tym środowiska LGBT są w bardzo trudnej sytuacji, w moim przekonaniu politycznej. Wszystkie ich wystąpienia publiczne nieprawdopodobnie wzmacniają prawicę. Podobnie jak film Kler, który niesłychanie wzmacnia Kościół katolicki w Polsce w tej chwili. To jest dar z nieba. Oni w tej chwili, proszę Państwa, pieją po prostu, dziękczynne pienia, że ten film powstał i tyle ludzi na ten film poszło. Ponieważ, proszę Państwa, na ten film pójdzie, załóżmy, 3 miliony ludzi. A Polska, przypomnę Państwu, to jest 40 milionów ludzi. No dobrze, niech będzie. Ja doliczam też naszych kameratów z zagranicy, prawda, których tam jest dużo. Prawda? To jest oczywiście ułamek w ogóle, ale usłyszałem rzecz też bardzo ciekawą pod tym względem, że tworzy się taki etos nieoglądania tego filmu. Ale niech Państwo zwrócą uwagę, to jest motywowane w taki sposób, że ja nie oglądając ten film dokonuję aktu religijnego i patriotycznego. Ale oczywiście Państwo się śmieją, ale to jest tak zwany śmiech inteligencji, który charakteryzuje się bezradnością. Natomiast trzeba przyjąć to jako fakt społeczny i trzeba z tym faktem coś zrobić, prawda? Tylko co? Na tym polega paradoks. Tak samo wszystkie parady równości bardzo wzmacniają oczywiście prawicę, która tylko czeka, łyka to po prostu, żeby to nakręcić i pokazać. O, zobaczcie, to są ci, którzy zagrażają waszym dzieciom. To jest argument główny, proszę Państwa. Idą ulicą i zagrażają waszym dzieciom. Argument niesłychanie skuteczny politycznie. Bo w ogóle wszyscy się boją. Panie profesorze, tylko ja przyznam, że się znów ośmielę nie zgodzić, ale nie będziemy chyba o Klerze dyskutować, bo się akurat zupełnie nie zgadzam z pana opinią, bo jednak kino jest sztuką masową i nawet jeśli 35 milionów, tak, w tej chwili jest, to jednak jeśli Kler obejrzy 3 miliony, to jest prawie 10% społeczeństwa. I o ile pamiętam te elementy socjologii, z którymi kontaktuje się student polonistyki, ja też skończyłem polonistykę, to istnieje w socjologii takie pojęcie środowisk opiniotwórczych, które mają większą rolę niż to wynika z procentowego udziału w społeczeństwie jednak. Ale to mniej ważne. Ważniejsze jest to, że jeżeli i Parady Równości nakręcają
zwiększają moc polskiej prawicy i Philip Clerc zwiększa moc polskiej prawicy i każde wystąpienie polityka liberalnego zwiększa moc polskiej prawicy, to wynikałoby z tego, że należałoby nie robić parad, nie nakręcać tego filmu i w ogóle się nie odzywać, to wtedy ta moc prawicy będzie mniejsza. To, ja tego nie powiedziałem. No nie, ale to jednak jest logiczne następstwo. Ja tego nie powiedziałem. Ja powiedziałem, że trzeba się nad tym zastanowić, co robić z tym. Mhm. To są łatwe symetryzmy. Tak? Ja tego nie powiedziałem wcale. Ja opisuję sytuację. Ta sytuacja tak wygląda i powiedziałbym tak. Trzeźwy polityk to zauważa. On widzi, co się dzieje. On obserwuje sytuację społeczną. I on jest kimś, kto, jak to mówią, gra na społeczeństwie. To znaczy wie, jaki ruch wykonać, żeby spowodować jakiś efekt społeczny. Natomiast teraz ja bym raczej to ujmował w kategorii takiej sytuacji tragicznej. No i wtedy to jest zupełnie co innego. Biorąc pod uwagę, że liczebność, procentowy udział społeczeństwa w liturgii coniedzielnej spada i to w sposób bezprecedensowy od początku badań i co przyznają nawet źródła kościelne, przede wszystkim z nich ta informacja pochodzi. Biorąc pod uwagę, że film Smarzowskiego dotyka kwestii, która nie tylko w tym filmie jest poruszana, a dotyczy lęku przed dziećmi, Lęku o dzieci, oczywiście, nie przed dziećmi. No, przed dziećmi najpierw dlatego, że dziecko, lęk jak wiadomo, tego dorosłego ściąga na złą drogę, tak by się przytula, jak lęk to jeden z biskupów mówił. Więc to sprawia, że myślę, że zastanawiając się oczywiście nad tym zjawiskiem, należałoby chyba brać pod uwagę komplikacje. Zastanawiam się nad tym, czy z tego by wynikało, z tego, co z tej rzeczywiście mrocznej wizji, którą pan przedstawił i Polskę dwudziestolecia i nawet pan nie dał, nie sprawił, że można myśleć, że ludzie przecież byli jednak w tym kraju szczęśliwi, no bo jak byli szczęśliwi, to znaczy jednak, że należeli do tych, którzy nie chcą wiedzieć albo nie wiedzą, więc ta wizja była rzeczywiście mroczna. Ale zastanawiam się, co począć w takim razie jednak z takim zjawiskiem. Czy ono było tylko znowu wąsko inteligenckie? Że jak to ujmował tytuł wystawy Muzeum Narodowym w Warszawie parę lat temu, że chcemy być nowocześni. Czy tendencji modernistycznych nie sposób znaleźć w XX wieku? My naprawdę chcielibyśmy tam w tym koło tego Świronka w Soplicowie zostać. No ale przecież ja mówiłem o całej formacji liberalno-demokratycznej i o wiadomościach literackich. No tak, ale to 15 tysięcy, tak? No dobrze, no, ale nie, no niestety przypomniałem, że to było 15 tysięcy. I tutaj to jest fakt społeczny znowu, wobec którego stoimy. Oczywiście, że ja mógłbym tutaj, wiecie państwo, opowiadać w tej chwili całą historię polskiej awangardy, na przykład artystycznej. Mógłbym opowiadać na przykład o nowej architekturze, która miała wtedy miejsce, prawda, i cały pomysł spółdzielni mieszkaniowych żoliborskich i cała kultura, która tam się tworzyła, tak? Ale zachowajmy proporcje. Wie pan, proporcje były takie, że jednak dominującym tonem był jednak zupełnie inny ton. Ja wcale nie przeczę temu, że były tendencje modernizacyjne, ale one nie przeważyły w tamtym czasie. Można mówić ewentualnie o wpływie polskiej, o wpływie tych tendencji na polską inteligencję. A to zgoda. Uważam, że polska inteligencja przeszła bardzo poważną ewolucję w latach 20. i w latach potem 30. W latach 30. to była taka ewolucja świadomości politycznej. Natomiast ta w 20 latach to była ewolucja, której hasłem była europeizacja życia, europeizacja sposobu bycia. No to na wszystkich właściwie poziomach się to rozgrywało, prawda? Ale to na tej rzece endeckiej to była, wie pan, taka tafelka lodu, bardzo piękna, która mi się bardzo podoba. Ja się z nią identyfikuję i nawet się nią zajmuję, czasem naukowo się zajmuję tymi rzeczami. No ale naszą rzeczą jest nie kłamać. Ja myślę, że jak czasem warto przypomnieć prostą maksymę, należy żyć w prawdzie i ja się staram żyć w prawdzie, mówiąc, że to było 15 tysięcy w dobrej koniunkturze, bo było też mniej. To nie zawsze tak było, że 15 tysięcy szło, prawda? To była inteligencja urzędnicza, to byli nauczyciele. Prawda? To byli rozmaici działacze społeczni, działacze polityczni, którzy jednak myśleli inaczej. Sądzi pan, że czas PRL-u nie
być może niezgodnie z intencjami twórców tego państwa, nie przeniósł tych tendencji modernizacyjnych nieco, w nieco szersze masy? No, sytuacja obecna dowodzi, że PRL nie wpłynął tutaj decydująco na zmianę tej struktury. Mhm. To jeśli państwo pozwolą, ostatnie pytanie. Muszę się panu zwierzyć, że ta bardzo ładna uwaga o tym, że gdyby nie zamach majowy, to PiS rządziłby już od 26 roku, sprawiła, że ja się najpierw roześmiałem, a potem uświadomiłem sobie, że w ten sposób wzmacnia pan pewien mój niepokój, z którym myślę od dłuższego czasu o zaangażowaniu no, jednak prokomunistycznym inteligencji Polski po 1945 roku. Mianowicie idąc dalej tym skrótem myślowym, że gdyby nie zamach majowy, to PiS rządziłby od 26, myślę czasem o takiej sytuacji, o szczegóły proszę mnie nie pytać, nie specjalizuję się w political fiction, że oto mamy teraz, nie daj Boże, jakąś wojnę, przychodzi na przykład armia amerykańska i pozwala nam odwrócić te procesy, z którymi mamy do czynienia w Polsce od jesieni 2015 roku życia. Rozliczyć się z obecną władzą. Pogonić PiS-owców. Ilu z nas by potrafiło powstrzymać się w imię, że nie będziemy za pomocą obcej armii robić porządku z ludźmi, którzy głoszą wrogie nam idee? Powiem tak, że znaczna część polskiej inteligencji, tej, która jeszcze miała swój rodowód w dwudziestoleciu międzywojennym, przyjmowała komunizm inaczej niż my go widzimy w tej chwili. W latach 40. ewolucja systemu miała charakter spowolniony. To była transformacja wydłużona w czasie, sięgająca kilku lat. I w związku z tym na przykład pisarze sympatyzujący z lewicą PPS-owską nie widzieli w przyłączeniu się do zmiany, tej modernizacyjnej zmiany, nie widzieli czegoś, co można by kwalifikować jako moralnie naganne. To jest przypadek Zofii Naukowskiej, która została posłem na Sejm tego komunistycznego Sejmu komunistycznego. Ona występowała tam przez parę lat nawet jako właśnie, no dzisiaj to się mówi dygnitarz komunistyczny, tak? Ale ona jednak uważała, że lewica komunistyczna realizuje część tych postulatów, wokół których krążyła na przykład myśl PPS-owska. Właśnie. Ja myślę z kolei o Miłoszu. Ona miała fałszywą świadomość moralną. Prawda? Możemy powiedzieć, że ona miała zaburzoną świadomość moralną. Ale jednak w tamtej sytuacji, jak się czyta jej dzienniki zresztą, to widać, że ona nie nosi w sobie takiego wewnętrznego jakiegoś niepokoju moralnego, ponieważ uważa na przykład, że szkolnictwo powinno być bezpłatne i że ta władza daje szkolnictwo bezpłatne na wszystkich poziomach, łącznie z tym, że należy dopuścić młodzież z najniższych warstw społecznych do wykształcenia na wszystkich poziomach i też bezpłatnego, prawda? Ona mówiła, no a niby dlaczego ja mam przeciwko temu protestować? Tylko dlatego, że to popiera Armia Czerwona? To znaczy dlatego, że Armia Czerwona, ona popiera, to ja mam to zwalczać w tym momencie? Wie pan, to był ten dylemat. Tam cała grupa była tych osób jeszcze z PPS-u, które przyłączyły się do tego. No potem się to wszystko oczywiście zmieniło. Część z nich obudziła się, prawda, kiedy się zorientowała po tym doświadczeniu stalinowskim, prawda. Ale jeszcze w latach 40. do 48. 49. roku to wszystko wyglądało tak. No znakomite, nie będę tutaj przypominał ani państwu, ani panu. Są listy między Miłoszem a jego przyjaciółmi rozmaitymi, które wyszły w tomie pod tytułem Zaraz po wojnie, prawda. I tam można obserwować, jak właśnie ta sprawa dylematu, czy popierać postulaty społeczne słuszne, czy nie popierać ich i zwalczać ich tylko dlatego, że one są popierane przez obcą armię. No więc Miłosza sprawa była też taka właśnie. Mam zwalczać reformę szkolnictwa korzystną dla bardzo wielu ludzi w Polsce tylko dlatego, że na końcu tam jest NKWD. No bo to tak było, prawda? Ale jednak, no.
Wie pan, no w tym sensie oczywiście te procesy. A tam też była taka nienawiść do elit sanacyjnych również i takie, było, że tak. Wreszcie, a tak, właśnie, to, ja to o tym mówię raczej. To też to było dodatkowe. Widać zresztą w książkach, które wyszły po wojnie, Zofii Naukowskiej, taki węzeł życia ona wydała, to widać, jak właśnie ta inteligencja lewicowa przedwojenna wykorzystała tą okazję, komunistyczną okazję do tego, żeby rozładować tą bardzo głęboką niechęć do tego rządu pułkowników, którzy oni uważali, że te rządy były okropne. No, no nie wiem. Mam nadzieję, że opowiadając o dwudziestoleciu międzywojennym niczego nie skłamałem. Ale pytanie może jest jakieś kłamstwo. Od państwa. Bardzo proszę. Wojciech Duda, Przegląd Polityczny, kłaniam się panie profesorze. Mam wrażenie, że pana wykład tak jakby położył się nieco cieniem po naszej sali. A mówię cieniem, ponieważ nie widzę właśnie pytań. Stąd akurat pomyślałem sobie, że spróbuję podnieść dość proste pytanie. Z pana wykładu wyłonił się wirujący świat Polaków, którzy tak na dobrą sprawę raczej są igraszką w ręku losu niż podmiotem, który kreuje swój własny los. W jakim sensie można powiedzieć, że ten dar losu przyniósł polską niepodległość w 18 roku, o czym pan wspomniał? I w jakim sensie również ten los ułożył tak sprawy w Europie Środkowej w 1989? To pytanie z gatunku dość prostych. Jak takie średnie narody o mało uformowanej formie, mało ukształtowanych, wyrazistych kształtach, jak one mają trwać w historii? Jaka lekcja płynie z tego wykładu, który właśnie podpowiadałby, nie chcę tego ułożyć w najprostszą rzecz, ale zadałbym pytanie zatem, jak taki kształt Polski byłby możliwy w ogóle w dziejach? No, odpowiedziałbym, proszę państwa, może nie ironicznie, ale może w takiej tonacji tragicznej. Polacy odpowiadają na to pytanie, odpowiadają bardzo konsekwentnie od roku 1817. Takim hymnem, który się zaczyna, Boże, coś Polska. Ale państwo się śmieją. Dlaczego się państwo śmieją? To jest poważna sprawa. No. Taka jest niestety realność, z którą mamy do czynienia w tej chwili. I teraz i dawniej. No, Boże, coś Polska. Śpiewa lud od 1817 roku. Nawiasem mówiąc, ten hymn był skomponowany na cześć cara, nawiasem mówiąc, a potem przerobiony na cześć Polski niepodległej. No, to też bardzo ciekawy moment dla historyka czy filozofa historii, bo ja bardzo jestem tutaj poruszony i zbudowany, że otrzymałem pytanie, na które próbowali odpowiadać takie tuzy jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki czy Zygmunt Krasiński. Bardzo się cieszę, że został umieszczony w tym szacownym gronie. To jest oczywiście bardzo piękne. Niemniej jednak przypomnę państwu, że Adam Mickiewicz znalazł tylko jedną odpowiedź i ona się sprowadzała do Boże, coś Polskę. Przypomnę państwu. Tak. Kiedy jest w panu Tadeuszu ta wspaniała pieśń o roku 1812, to przecież jest pieśń na cześć Boga, który prowadzi historię właśnie w taki sposób, że daje nam tą szansę i otwiera przed nami tą szansę. Bo oczywiście pytanie jest, jak mają sobie radzić w świecie narody średniej wielkości, które nie należą, jakbyśmy powiedzieli, do pierwszej ligi. Tak? No bo pierwsza liga to są właśnie ci, to są olbrzymy, tak? To są te olbrzymy. My jesteśmy trochę mniejszym olbrzymem, ale oczywiście
No chyba powinniśmy sobie radzić tak, jak jednak radziliśmy, to znaczy bardzo jednak pod tym względem polskie społeczeństwo czy polski naród miał jednak bardzo dobry zmysł historyczny. To znaczy potrafił wychwycić tą chwilę i wykorzystać ją. Można sobie wyobrazić też historię alternatywną Polski, taką, że Polacy nie potrafią chwycić tego momentu, prawda? Ten rok 1914-18 i też mogło to wszystko pójść zupełnie w inną stronę. Nawiasem mówiąc, był taki moment, przypomnę Państwu, że armia, którą stworzył Piłsudski, nosiła piękne miano. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, jak się tam armia nazywała przed 1918. Polnische Wehrmacht. Tak? Tak wyglądała ta sytuacja, prawda? No. Ale to było świetne. Ja uważam i podziwiam w tym punkcie Piłsudskiego, którego z różnych innych powodów raczej nie lubię, ale w tym punkcie mam pełne uznanie dla niego, że on miał zmysł polityczny. No, on wiedział, w jakim momencie, wie pan, chwycić za cugle. Prawda? I to samo było w 80 roku. Uważam, że pod tym względem to my powinniśmy być dumni z tego, że ten moment właśnie w 80 roku potrafiliśmy chwycić. Mogliśmy też zakapić się, tak jak inne społeczeństwa, które ja wymieniłem. Niech Państwo zobaczą. Ja wymieniłem wszystkie te narody demoludów, które zagapiły się wtedy, tak? A myśmy potrafili w 80 roku jakby wykorzystać ten moment świetnie. W tym sensie rolą naszą jest nasłuchiwanie. Dobre obserwowanie świata, który nas otacza i odnajdywanie tych miejsc, w których aktywność jest możliwa. Natomiast bardzo w moim przekonaniu niebezpieczną rzeczą jest w polskiej świadomości i tu oskarżam o to endecję, że ona, proszę Państwa, tworzy fałszywą zupełnie, fałszywe poczucie nieweryfikowalnej wartości narodu i społeczeństwa w danej sytuacji historycznej. Oczywiście bardzo to są piękne okrzyki duma, duma narodowa. Niemniej jednak ja nie słyszałem, żeby jakikolwiek naród przy pomocy okrzyku duma, duma narodowa zmienił swój status w historii. No może to się komuś uda, ale ja raczej nie słyszałem o tym, żeby coś takiego nastąpiło. Natomiast nieszczęściem są ci młodzi ludzie, którzy wierzą w to, proszę Państwa. To jest myślenie o charakterze archaicznym i na takim irracjonalnym, że jeśli się wyjdzie na ulicę i zacznie się krzyczeć, no nie wiem, do kogo oni to krzyczą, może do Boga krzyczą, to też jest możliwe, prawda? Bo to są też ruchy katolickie takie, prawda? Ale oni w pewnym momencie zaczynają wierzyć w to, że, no, że przy pomocy jednego okrzyku przeskoczyliśmy do tego klubu olbrzymów. Prawda? I wtedy jest może być tak niebezpiecznie. Tutaj otwiera się kwestia, której nie poruszymy już dzisiaj, bo tak zastanawiam się, czy w przypadku tego klubu olbrzymów, tej pierwszej ligi, aby na pewno uzasadniona jest wiara w takie sprawstwo narodowe pozbawione zbiegu okoliczności bądź wyroków opatrzności. Nawet nie wiem, czy aby na pewno można sądzić, że wielkie narody, rozumiem Rosjanie, Amerykanie, Anglicy czy Francuzi, też nie mają jednak swoich relacji z uchwyceniem właściwego momentu albo nie. Ale chciałem panu oddać głos, bo pytanie kolejne. Piotr Bogdanowicz, ja chciałem bardzo... jestem zaskoczony, że właściwie słuchając wywodu, który powinien wpędzić mnie w makabryczny smutek, kończymy już cykl rozważań o niepodległości, o stuleciu niepodległości, właściwie utwierdził mnie w bardzo wielu intuicjach, które do tej pory miałem. Jedna z tych intuicji dotyczyła roli inteligencji. Ja sobie któregoś dnia zadałem pytanie, jak wyglądała inteligencja polska, to znaczy absolwenci wyższych uczelni w dwudziestoleciu międzywojennym. To było około 80 tysięcy ludzi w całym dwudziestoleciu międzywojennym. We Francji w roku 1930 76 tysięcy ludzi uzyskało dyplom wyższych uczelni. Ja myślę, że to jest jakaś odpowiedź, której nam strasznie brakuje. My bardzo często, i tutaj jestem ciekawy zdania pana profesora, dlaczego my nie potrafimy docenić
upowszechnienia zarówno matury, narzekając, że są testy i niczego nie uczymy tak naprawdę, i dlaczego nie potrafimy docenić upowszechnienia wyższych studiów, narzekając, że w końcu kosmetologia to nie jest żadna dziedzina wyższych studiów. Takie jest moje pytanie. Dramatyczne. Tak, jestem dyrektorem szkoły. No jest to dość trudno. Może ja odpowiem panu najpierw. Tak, oczywiście. Proszę państwa, sprawa upowszechnienia matury, samo to sformułowanie wydaje mi się dość niebezpieczne. Na czym to miałoby polegać? Ja wiele razy prowadziłem rozmowy takie w środowiskach edukacyjnych, które tego dotyczyły, ale zawsze się kończyło to takim wnioskiem, że żeby upowszechnić status tej matury czy studiów wyższych, to trzeba obniżyć wymagania. No więc powiem panu, że ja jestem przeciwny temu. No mam taki pogląd. No, nie chcę teraz tego rozwijać, ale ja uważam, że to jest przeciwne i wcale nie uważam. To jest bardzo niebezpieczna sprawa. To jeśli można, jeszcze ostatnie pytanie pani. Tak, ja chciałam zapytać profesorze o obraz polskiego współczesnego patriotyzmu. Jak pan myśli, czy w obliczu tych wielkich, na przykład amerykańskich olbrzymów, którym udało się poniekąd osłabić to poczucie endeckiej tradycji, jaki to by miało wpływ? Jak w poczuciu zagrożenia by współcześnie, przede wszystkim mnie interesują młodzi ludzie, jak oni by zareagowali? W którą stronę by poszli? Ale pani myśli o jakiejś sytuacji kryzysowej, która by się nam przytrafiła? Tak, 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 tak. No ja wolę o niej nie myśleć w ogóle. bo to wtedy się nasuwają takie... To tak jak mi kiedyś ktoś zaczął mówić, że Gdańsk ma trwałość 12-minutową. Przypominam państwu tylko coś, co usłyszałem, to młody człowiek mi zresztą mówił. Dlaczego Gdańsk ma trwałość 12-minutową? Dlatego, że proszę państwa, Iskandery wystrzelone z okręgu kaliningradzkiego pokonują odległość między Kaliningradem i Gdańskiem o 12 minut. No, wie pani, to pani teraz mówi o takiej sytuacji, rozumiem? Nie wiem, czy można sobie poradzić z Iskanderem. Nigdy nie miałem z nim kontaktu bezpośredniego, wiecie państwo. Ale widziałem jeszcze jako student, który brał udział w manewrach wojskowych. No, że to nie są żarty, delikatnie mówiąc. Ale pytanie o patriotyzm jest pytaniem poważnym. To jest pytanie bardzo poważne, oczywiście. To jest bardzo poważne pytanie. Obawiam się na przykład, że funkcję pedagogiczną tak zwanych oddziałów, jak one się nazywają? Obrony terytorialnej. Uważam, że ta funkcja pedagogiczna jest bardzo istotna i że nawet one mogą odegrać dość istotną rolę w sytuacji klęsk żywiołowych na przykład. Natomiast przekonywanie jednak młodych ludzi, bo to przecież na tym polega, że tym młodym ludziom się to mówi, że będą mieli jakiekolwiek szanse w spotkaniu z zawodowymi oddziałami olbrzymów, bo to przecież chodzi o jednego olbrzyma, którego tutaj nie wymieniamy, prawda? Obawiam się, że to byłoby raczej trudne do założenia, że tutaj byłyby jakieś choćby minimalne, równorzędne szanse, prawda? I teraz nie wiem, jak kształtować świadomość takiego młodego człowieka, który chce uczestniczyć w tych oddziałach obrony terytorialnej, jest głęboko przejęty tym, chce rzeczywiście jakimś uczuciem patriotycznym jest przejęty. To jest pytanie oczywiście, czy należy mu jednak powiedzieć to, co ja mówię? To jest główne pytanie. Czy należy jemu powiedzieć to, co ja mówię w tej chwili? I wiem, że jest część osób, która mówi, że w żadnym wypadku, że dobry żołnierz to jest żołnierz, który nie zdaje sobie sprawy z tego, w jakiej jest sytuacji. To jest w ogóle generalna definicja, prawda? Więc nie należy mu mówić, w jakiej on jest sytuacji. On powinien zaufać bezgranicznie dowódcy i na tym się sprawa kończy. No ale oczywiście tutaj wchodzą w grę te kwestie konsekwencji dalszych, co z tego dalej może wyniknąć, prawda?
tak bym mniej więcej na to odpowiadał, ale pani Moniko, porozmawiamy prywatnie, bo pani Monika jest moją magistrantką i właśnie tutaj jest razem ze mną, więc właśnie będziemy mogli porozmawiać o tym. Jest, no to miało być ostatnie, czy państwo, ma, to ja zapytam sali, to niech to będzie głos, Vox Populi, czy tak? Jeszcze jedno pytanie, tak, bardzo proszę. Przepraszam bardzo, ale pan stał cały czas do mnie tym, ja tu machałam przez cały czas. Przepraszam bardzo, ale chciałam zadać jedno pytanie, panie profesorze. Moje nazwisko Małgorzata Boskarczewska. Przyjechałam z Holandii, samolot się opóźnił, ale zdążyłam. Chciałam nawiązać do pana ostatniego zdania, pana wykładu. Pan powiedział, lud polski grilluje, robi interesy, jeździ na Kanary i nie chce wiedzieć o niczym. Bardzo mocne słowa utkwiły mi w pamięci. No oczywiście to jest taki trochę retoryczny skrót, bo przecież lud nie jest jednolity. No właśnie chciałem zapytać o ten no, lud. Oczywiście. Jak pan definiuje lud polski? A to w ogóle, a to wchodzimy, wiecie państwo, nie. Na tak zwane bagno, mokradło terminologiczne. Słucham. Mogę zdefiniować w Polsce, dziękuję. To od początku XIX wieku tłumy polskich inteligentów i wielkich polskich pisarzy próbowali zdefiniować, co to jest właściwie lud. Ale generalnie, jak mówimy lud, to wiemy, o co chodzi. Prawda? To paradoks polega na tym, że niby nikt nie potrafi zdefiniować, ale jak mówimy. Nie wiem, no czasem może chodzi tutaj o ludzi, którzy nie mają jakiegoś rodzaju świadomości obywatelskiej, na przykład. Może jakiś też brak wykształcenia, no. Może miejsce też, gdzie mieszkają, gdzie żyją, no. Ale to też nie będę w tej chwili tutaj poruszał się po tym niebezpiecznym terenie, prawda? No więc powiem tak, że tutaj oczywiście mówię o tym, co widuję po prostu na własne oczy. Trochę widuję to i czasem znajduję się w takim dokładnie stanie, który opisywał Stefan Żeromski, który bardzo się tym dręczył. Że właśnie nie ma dojścia do ludu, nie ma kontaktu z ludem. No jak to zrobić, żeby dojść do ludu? No i to zresztą to bardzo stary problem, który jeszcze w XIX wieku właśnie romantycznych poetów bardzo dręczył. W jaki sposób Mickiewicz to rozwiązał? Wiecie państwo, niestety, no może niestety, nie. Pisząc Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego językiem Kościoła katolickiego. Niech państwo zobaczą. Jak on wpadł na taki pomysł, że to jedyny kanał właściwie, jedyny kanał, w którym on może się porozumieć z ludźmi niewykształconymi, robotnikami, rolnikami itd., którzy są na emigracji. On chciał ich ściągnąć do Legionów, prawda, przekonać ich o tym, że Legiony będą czymś ważnym, ale wybrał taki język. Z tego wynikało, że z jego punktu widzenia nie było żadnego innego. Więc wie pan, to jest problem dla polskiego pisarza. Panie profesorze, tak. na końcu takie pytanie, bo pan bardzo już tu w kolejnym wywiadzie też o tym mówił, dzisiaj też pan powtórzył, tabu w polskości seksu. Także to jest pewna sfera, o której wszyscy wiedzą, ale nie mówią. Pan to odniósł też do kwestii innych orientacji seksualnych. Mnie często też bracia i siostry katolicy mówią do mnie tak, bo ja jestem katolik, chodzę co tydzień do kościoła, jestem grzesznikiem, ale no, jestem, dla mnie to jest ważne i do mnie mówią często, cytuję, niech się państwo nie obrażą, i to nawet w koloratkach. A dlaczego ty chodzisz z pedałami, cytat, w marszu? A ja mówię wtedy, słuchaj, ale papież Franciszek też z pedałami się spotyka. No, przepraszam państwu, cytuję. I mówię, i to są nasi bracia i siostry. I wskaż mi w 10 przykazaniach te, które mówi, że mamy nienawidzić osoby o innej orientacji seksualnej. Dlaczego mamy wobec nich, ich nie traktować na równi, jak każdego z nas. I pan dzisiaj też powtórzył, że ta sfera jest taką sferą zablokowaną w polskości czy w polskiej mentalności,
że nawet skok w bok będzie wybaczony, ale odniesienie z szacunkiem do innej osoby o innej orientacji jest niewybaczalne i powoduje skreślenie i wykluczenie przez niemałą część rodaków. Zresztą w takim obiegu publicznym powiedzenie ty pedał ma bardzo silny, pejoratywny ładunek, jak z jakimś wulgarnym wręcz, jest symetryczny do bardzo wulgarnego sformułowania. Ja przynajmniej mam takie, jeszcze parę lat temu ty uchodźco było bardzo silne, było gdzieś na podobnym poziomie agresji słownej, takiej agresji słownej o charakterze wykluczającym, potępiającym. To trzeba było sięgnąć bardzo daleko. Ja się kiedyś, proszę Państwa, zajmowałem taką... Ja się kiedyś zajmowałem bardzo takim ciekawym epizodem z polskiej historii. Państwo na pewno to imię i nazwisko znają. Chodzi o Henryka Walezego i przygodę, która mu się przytrafiła w Polsce. To był taki... jakbyśmy powiedzieli, dandy z tamtego czasu, który przyjechał z Francji. Tam toczyła się walka dynastyczna między braćmi o koronę francuską i oni go postanowili zwekslować na boczny tor i wysłać właśnie do tego państwa średniej wielkości, prawda? Co go zupełnie nie ucieszyło. I proszę Państwa, to jest archetyp po prostu polskiej kultury. To, w jaki sposób zareagowała polska szlachta w chwili, kiedy do sali Wawelskiej wszedł Henryk Walezy. Tak, no bo on, wiecie Państwo, był ubrany trochę inaczej niż szlachta polska. On nosił kolczyki, był uperfumowany i był wymalowany też. On miał usta wymalowane na czerwono i poruszał się miękko bardzo. I szlachta polska, te takie podgolone mieli głowy takie. I oczywiście ich fizjonomia była absolutnie przeciwstawna wobec tego miękkiego, wiotkiego Francuza, który nie interesował się kobietami, które tam były, zupełnie. I to zderzenie, ten obraz jest rzeczywiście obrazem tego, co w polskiej świadomości jest bardzo silne. Tutaj pan prezydent bardzo to sugestywnie pokazał, jak to wygląda w tej chwili. I zadał pan takie pytanie, dlaczego to tak jest. No ja mogę tylko jakieś przypuszczenia na ten temat sądzić, ale mnie się wydaje, że tutaj po pierwsze to jest to, że obcość seksualna jest najbardziej przerażająca dla wielu ludzi. No dlatego, że w sferze intymnej oni się zachowują inaczej i dokonują czynów, które są odbierane przez ludzi jako obrzydliwe. Chodzi tutaj o penetrację oczywiście innego typu niż penetracja heteroseksualna, nazwijmy to, tak? W tym punkcie oczywiście to w języku więziennym bardzo wyraźnie wychodzi, gdzie się pojawiają te słowa, których ja nie będę przytaczał, prawda? Jak się określa tych uczestników, tych relacji homoseksualnych więzieniach. Mało mi się wydaje prawdopodobne, żeby to można było jakoś całkowicie wyeliminować z życia społecznego. Chociaż bywam na Zachodzie i widzę tam relacje inne, ale to są relacje, proszę Państwa, w środowiskach inteligenckich, w których ja się tam poruszam, w środowiskach uniwersyteckich, literackich i tak dalej. Tam nie ma w ogóle problemu z tym, żadnego. Natomiast mówią mi, że tak zwana klasa robotnicza, czy niższe sfery, mimo tego, że tam szaleje, tak jak się tutaj prawica wypowiada, że tam szaleje właśnie jakieś ruja i poróbstwo, jakieś straszne rzeczy się dzieją, to jest nieprawda. W tych sferach robotniczych tam jest bardzo twardy sposób myślenia o tym i też się pojawiają te obelgi, o których tutaj pan mówi.
Nie wiem. Zawsze się zastanawiałem, na ile to jest efekt kultury, a na ile to jest jednak wbudowane w ludzką naturę. I że większość w naturalny sposób zwraca się przeciwko mniejszości. Dlatego, że pojawia się różnica. A że to jest jeszcze mniejszość, no właściwie bardzo niewielka. Prawda? Jeszcze na dodatek to jest mniejszość w tej strefie najbardziej podlegającej właśnie takim odruchom obrzydzenia i wstrętu, przyciągania i odrzucenia. Prawda? To może w tym punkcie to występuje. Nie wiem. Zawsze się też zastanawiałem nad tym, czy rasizm jest tworem kultury, czy jest raczej wbudowany jakoś w naszą naturę. I może on pod wpływem kultury być łagodzony, może być jakoś wyciszany. Prawda? Niemniej ta iskra tam w nas jakoś siedzi, kiedy na inny kolor skóry reagujemy. Reagujemy nie umysłem, tylko to się nazywa całopsychocieleśnie, tak, Proszę? No gadzi mózgiem, tak, no coś w tym rodzaju, prawda, że całym ciałem reagujemy na to, jakoś nas spina, czy odrzuca, no nie wiem, tu są rozmaite określenia tego, prawda. Nie wiem, czy to się da zmienić. Nieoczekiwanie gadzi mózgiem, zamykamy debatę o polskości i nowoczesności. Ja pozwolę sobie tylko, nim podziękuję naszemu gościowi dzisiejszemu, przypomnieć Państwu, że 6 listopada ostatnie spotkanie, finał z Krzysztofem Pomianem, a dzisiaj Państwa gościem był Stefan Chwin. Bardzo dziękuję.